elektryczne, to po prostu cierpliwie poczekajcie. Spróbujemy je naprawić, rozładować, wrócić. Najłatwiejsza metoda na to, jeżeli coś wam zagłusza przekaz, nie słychać nas, nie widać nas, coś tnie, coś przerywa, żeby wyjść i jeszcze raz ponownie wejść na webinar, to najczęściej działa. Czasem jest też tak, że problemy ze słyszeniem wynikają po prostu z jakości łącza albo z jakichś chwilowych problemów na łączach internetowych, więc też warto trochę przetrzymać i być może za chwilę się naprawi. Dobrze. Mam też głosy, że tam niektórzy nie potrafią się dostać, więc jeszcze ich rozdzielam tutaj z linkiem. Dobra. Więc jak ktoś was będzie pytał z waszych znajomych, współpracowników z pracy, to nie zmieniliśmy adresu, jest ten sam, który był. Więc czasami po prostu trzeba jeszcze raz odświeżyć przeglądarkę i spróbować wejść, bo już wiem, mam takie głosy, że coś takiego się dzieje. Dobra. Słuchajcie, ponieważ też bardzo mocno na czacie jest was 746 osób, to też zrobimy tak, że ten czat będzie nam się tutaj moderował, żeby wychwytywać rzeczy, które się dzieją. Ja tylko chciałam powiedzieć, wbrew pozorom, że ten webinar nie był obowiązkowy, więc tym bardziej cieszymy się, że jest was tak dużo i wiemy, że oprócz osób, które działają z nami w projekcie Zaprogramuj Przyszłość, bo w ramach tego projektu się tutaj spotykamy i to jest nasz pierwszy webinar w ramach Zaprogramuj Przyszłość, czyli projektu, który realizujemy wspólnie z Politechniką Łódzką. My jako Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog, jako lider tego projektu, realizujemy go w 5 regionach Polski, bo realizujemy go w Szczecinie, idąc od północy, w Poznaniu, realizujemy go w Łodzi, w Krakowie oraz w regionie katowickim. I na pewno, i to widzimy, że tutaj są osoby z tych właśnie naszych regionów, nawet się tak podpisały i to fajnie, bo od razu tutaj namierzamy, ale wiemy też, że oprócz tych osób są też inne osoby. Cieszymy się, że dołączyliście. Mamy nadzieję, że to będzie spotkanie, które podczas którego wykonacie z nami te pierwsze kroki w edukacji zdalnej, a naszym celem wspólnie z Krzysztofem Jaworskim jest to, czy my się, Krzysztof, przedstawiliśmy? Jeszcze nie, ale to tak krótko tylko. To za chwilę, ale naszym celem z Krzysztofem Jaworskim jest to, żeby naprawdę wykonać pierwsze kroki, żeby bardzo oswajająco, trochę w takim nurcie, w którym zawsze działamy, bardzo krok po kroku, bardzo powoli i bardzo tak systematycznie pokazać wam, co my myślimy o tym, jak warto byłoby zacząć. I mamy nadzieję, że też będziecie aktywni na tym czacie podczas takich momentów, kiedy będziemy oczekiwali od was też takiego własnego wkładu. Mamy dla was trochę dzisiaj konkretów, narzędzi mniej, chociaż sporo popracujemy jeszcze z tabletem, ponieważ w ramach projektu, to dla tych, którzy nie pracują w projekcie i są spoza projektu, nasi nauczyciele otrzymują tablet, więc ten tablet dzisiaj będzie też naszym takim narzędziem, którym spróbujemy wam pokazać jakieś jego większe moce i w tej edukacji zdalnej, żeby on był rzeczywiście przydatny. I jeszcze woli formalności powiem, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. To ode mnie na początek tyle. Dokładnie, więc jesteśmy w takim momencie też wszyscy właściwie, że możemy się spotykać tylko online'owo, stąd też taka forma spotkania i z racji też tego, co wydarzyło się w edukacji, najpierw tak nieśmiało, że można spróbować pracować zdalnie. Od 20 marca pojawiło się rozporządzenie, w którym dość enigmatycznie pojawiły się głosy dotyczące tego, że tak, że w taki sposób będzie trzeba pracować z uczniami. W związku z tym myślę, że takim dobrym momentem na starcie tego, realizacji tych wszystkich wytycznych i tego, i żeby nie dać się zwariować, jest poniedziałek, żebyśmy spróbowali się pochylić, jak to zrobić, żeby zadbać o siebie, żeby zadbać o uczniów i zrobić to w taki sposób, żeby miało to ręce i nogi. Bo jak dzisiaj rozmawiałem ze swoimi nauczycielami, z którymi współpracuję, ze Szczecina, ze SP68, to powiedzieli, że oni też się tego spodziewali, że tak będzie, że wszystko jak zwykle spadnie do dyrektorów i nauczycieli. I skoro tak jest, no to trzeba się zastanowić, dobra, to co możemy zrobić, żeby nas to po raz kolejny za mocno nie złapało.
Więc zapis tego szkolenia będzie, nagrywamy go jak najbardziej. Więc jak ktoś nie mógł się dołączyć, to też wam to pokażemy. Więc naszym celem jest to, żeby w spokojny sposób, nie zarzucając narzędziami, pochylając się na tym, co już macie, co potraficie, z racji swojej praktyki szkolnej, tego, co do tej pory robiliście, tego też, co robiliście w projekcie do tej pory, wykorzystać to i zrobić tak, żeby ta zdalna edukacja mogła zafunkcjonować w waszych klasach 1-3 i żeby to po prostu miało sens. Dobra. To ja jeszcze z takich technicznych rzeczy, tak, tutaj są podpowiedzi też na czacie o tym, żeby ewentualnie zalogować się z innej przeglądarki. Warto spróbować takich rozwiązań, na pewno nie zaszkodzą, a mogą rzeczywiście coś usprawnić. Tutaj ktoś proponuje Chroma, sprawdźcie, zobaczycie, czy coś lepiej działa. Mamy sygnały też od osób, które nas tutaj supportują od kuchni, że słychać i widać, więc zakładamy, że po prostu dopóki one nam nie powiedzą, że są techniczne problemy, to tak naprawdę uznajemy, że ich nie ma i że to są kwestie też jakby waszych ustawień, waszych łącz, więc tutaj postaramy się po prostu to prowadzić do przodu. Jeszcze jedna ważna rzecz, to jest istotne, ja włączyłam moderację czatu. Też po to, żebyśmy na tym publicznym czacie, który wy widzicie, dostawali te informacje, które są najważniejsze, żeby nie było od tych już 800 osób, bo właśnie weszła 801 osoba na nasz webinar, żebyśmy po prostu dostawali, żebyście wy widzieli tak naprawdę te najbardziej już wyselekcjonowane wiadomości. Ja po prostu będę starała się je wpuszczać na publiczny kanał. Krzysztof włączył slajd, który pokazuje dwie prędkości, które można obrać, i myślę, że siłą rzeczy pewnie jesteście w prędkości pędzącej rakiety. I od razu Wam powiemy, że my też. To znaczy, mimo tego, że już nie pracujemy w szkole, ale pracujemy ze szkołami, pracujemy z nauczycielami, pracujemy też z uczniami, to nas też ta prędkość rakiety kosmicznej dosięgła i rzeczywiście dopadła nas ta gorączka, która pewnie was też dopada, i myślę, że to jeszcze jest przed nami co najmniej jeszcze tydzień takiej gorączki największej. Potem mamy nadzieję, że trochę ta temperatura opadnie, ale mimo wszystko chcielibyśmy wam pokazać te dwie prędkości i chcielibyśmy wam rekomendować tę drugą, czyli tę prędkość żółwia, bo tutaj pośpiech naprawdę niczego nie załatwi i w niczym wam nie pomoże, a tylko będzie sprawcą wielu nieprzyjemnych emocji dla wszystkich stron. I warto się zastanowić, zanim pójdziecie do tej domowej klasy, do swoich uczniów, którzy siedzą w domach i siedzą tak jak my teraz przed ekranami, z czym do nich idziemy, dlaczego do nich idziemy, co im mamy do przekazania, co od nich chcemy. Jeszcze będziemy sobie mówić o tym, z czym, po co, dlaczego, jaki mamy przekaz, jak go usystematyzować, jak go przekazać w taki sposób, aby to obciążenie było nie większe niż normalnie, na przykład w szkole, i żeby uwzględniało też warunki, w których jesteśmy, które są absolutnie niestandardowe. Nigdy nie mieliśmy takiej sytuacji, w jakiej teraz jesteśmy. Przeżywamy to wszyscy absolutnie pierwszy raz i też mierzymy się z tym wyzwaniem po raz pierwszy wszyscy, więc trochę uczymy się wszyscy na żywym organizmie i naprawdę tego nie był w stanie nikt zaplanować, przewidzieć. Jesteśmy w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy, więc musimy sobie z nią radzić i my spróbujemy wam powiedzieć, co z naszych doświadczeń wynika, ale też pewnie posłuchać waszych podpowiedzi, co można ewentualnie zrobić, bo już macie takie doświadczenie. I troszkę tak jest, że kiedy wchodzimy w technikę żółwia, ponieważ nie wiemy, jak długi maraton nas czeka, to gospodarowanie swoimi zasobami i to, żeby się od razu nie spalić i po prostu nie chcieć złapać wszystkich kotów za ogon, bo to jest kwestia tygodnia, 2 tygodni, kiedy nie będzie z nas ani żółw, ani rakieta, tylko wydmuszka. Bardzo chcemy tego uniknąć. W związku z tym, jak pojawia się coś nowego, do czego wcześniej też nie byliśmy przygotowani, to zalecamy tutaj dużą dozę spokoju, rozsądku i takiego mądrego poszukania, takiego mądrego balansu, mądrego dawkowania. Dlatego, jak słyszycie, nie wrzucamy wam teraz od razu 10 platform, wejdźcie tam, macie tutaj jaką listę, przejdźcie przez to.
tylko staramy się to stonować, bo to stonowanie jest bardzo ważne na wejściu, jak robimy start, a nie wiemy, gdzie jest meta. Absolutnie nie wiemy. Też no jesteśmy blisko edukacji, gdzieś ona też jest w naszych sercach. Znacie nas trochę ze szkoleń, z jakichś miejsc, w których się spotkaliśmy, czy z naszymi trenerami. Wiecie, że jednak jesteśmy w większości bardziej lub mniej zaangażowanymi pasjonatami. I też wiemy, jak wygląda edukacja, co się przez ostatni czas działo. I wiemy, że to nie znikło, że to dalej oddziaływuje. Te procesy się odbywają. Różne sytuacje niedoinwestowania, też traktowania troszeczkę takiego, jakbyśmy nie chcieli, żeby nauczyciele byli traktowani. I to też jest ważne, że jak inni nie potrafią o nas zadbać, to ważne jest, żebyśmy my potrafili pomyśleć o sobie i o swoich uczniach. To jest rzecz bardzo, bardzo ważna tutaj. Dlatego zalecam spokój żółwia. I też dlatego nie wrzucamy wam tych narzędzi od razu, ponieważ narzędzia nie są tutaj clue, nie są tym, co jest najważniejsze. Ponieważ jak wchodzicie do szkoły, to takiej tradycyjnej, czyli codziennej, to też nie było tak, że najważniejsza była tablica, albo najważniejsza była kreda, albo najważniejsza była monitor interaktywny, tylko najważniejsze było wasze spotkanie między wami w szkole, pomiędzy wami a waszymi kolegami, z którymi pracujecie. Pomiędzy wami a waszymi nauczycielami, przepraszam, a waszymi uczniami, między wami a dyrektorem, pomiędzy wami a rodzicami. Tam się rodzi wasza szkoła, tam się rodzi edukacja, to co się w niej odbywa. Ona później, dzięki narzędziom, może zaistnieć, ale jak nie ma wcześniej tej relacji i tego poczucia, że robimy coś z sensem, no to najlepsze narzędzia nam tego nie rozwiążą. Tym bardziej, że przecież to opcja zdalnego uczenia, zdalnej edukacji, no to nie wiem jak dla was, no ale dla nas też jest czymś nowym. W sensie, że jasne, że prowadziliśmy wcześniej webinary, spotykaliśmy się, ale też jest zupełnie czym innym spotykać się z uczniami klas 1-3, czyli z uczniami od 7 roku życia i spróbować wypracować taki sposób pracy z nimi, żeby to miało sens, żeby nie wypaliło was, żeby nie sfrustrowało rodziców, żeby dawało też radość i tego, że uczniowie tęsknią za wami. Na pewno jest już część uczniów, która tęskni z wami, za uczniami. I że tutaj najpierw nie należy myśleć o narzędziach, ale o tym, jak zagospodarować ich emocje, jak zagospodarować tą sytuację, w której jesteśmy. Tak nietypową, taką, którą te dzieciaki też na pewno przeżywają. W ich domach się to przeżywa, my przeżywamy. Chociaż jak wiecie, macie dużo pracy, to troszkę mniej, ale jak ta praca opada, to pozostaje gdzieś spotkanie z tą sytuacją, z którą jesteśmy. I to jest rzecz w skali trudności, większej lub mniejszej, ale na tej skali trudności odznaczona. Dlatego musimy się pochylić, nie narzędzia, nie to, że a zróbmy to tak albo inaczej, tylko najpierw dobra, co my możemy zrobić, żeby zaopiekować się sobą w tym procesie. Myślę, że to jest, nie wiem, czy się z tym zgadzacie, ale myślimy o tym, że to jest niezwykle, niezwykle ważne tutaj. To jeszcze dopowiem tego, co Krzysztof mówił. Absolutnie, też jak sobie rozmawialiśmy z Krzysztofem, przygotowując się do tego webinaru, to jest zagadka, dlatego że jakby to jest zagadka, od czego zacząć i co tak naprawdę podać Wam, bo jesteście w sytuacji rzeczywiście wyjątkowej. Tutaj nawet na czacie pojawiają się konkretne już wypowiedzi o tym, że właśnie tęsknicie za uczniami, ale macie też uczniów bardzo młodych, macie najmłodszych uczniów w szkole. W związku z tym to też nie jest tak, że każde narzędzie będzie dla nich. Zobaczcie, że uczeń z klasy pierwszej będzie miał jeszcze problemy, żeby z czytaniem często, a gdzie jeszcze z opanowaniem wszystkich technikaliów i poruszaniem się w tym świecie bardzo biegle. I to wydaje się dosyć taką oczywistą wiedzą, ale ona ma
ogromne konsekwencje w tym, co będziemy robić i jak będziemy robić. I o tym nie należy zapomnieć. Taka prosta rzecz jak to, że konta mailowe to od 13 roku życia, że obecność na bardzo wielu portalach jest od 13 roku życia, to właśnie uczniowie w ogóle się w to nie łapią. Jak tutaj zrobić tą edukację zdalną, która faktycznie będzie dedykowana im, kiedy będziecie mieli poczucie, że wy działacie poprawnie, że wy działacie zgodnie z prawem, ale też, że ich nie narażacie na inną sytuację. Będziemy sobie o tym dzisiaj na pewno jeszcze mówić. Cieszymy się, że piszecie. Ja staram się wrzucać w miarę tym drugim okiem, którym staram się spoglądać na czat i wrzucać to, co się pojawia też na ten czat nasz publiczny. Cieszy mnie też to, co się już pojawia na czacie, że piszecie w ogóle o rodzicach. Dla nas też dzisiaj ten temat rodziców będzie bardzo ważny. Będziemy chcieli też o nim jeszcze porozmawiać, bo w kontekście klas 1-3 rodzic absolutnie jest waszym partnerem i to jest takie ogniwo w tym kole, które sobie tutaj budujemy, bez którego tak naprawdę nie pójdziemy dalej. Jesteśmy zależni od tego, żeby faktycznie zbudować tę współpracę. Wiem, że bardzo wielu z was już trzyma świetny kontakt z rodzicami. My też mamy kontakt z rodzicami. Oni są wdzięczni nauczycielom z jednej strony za to, że faktycznie organizują coś ich dzieciom. Sami wiecie doskonale, tak jak wy jesteście na tej pracy zdalnej, my też jesteśmy na pracy zdalnej, pracujemy z domów, tak oni też często mają ten przysłowiowy home office, który nie jest łatwy, bo jest też wyzwaniem bardzo dużym dla rodziców, dla rodziny, dla całego domu, bo trzeba pogodzić bardzo wiele interesów i bardzo wiele punktów widzenia, które w tym domu będą obecne, więc to jest kolosalnie istotny problem i też sobie jeszcze dzisiaj o nim porozmawiamy. Okej, a zanim do tego przejdziemy, to jeszcze słynne już 15 minut, czyli 15 minut, które wybrzmiało, że tyle czasu trzeba dziennie poświęcać pracując z uczniami, na pracę z uczniami, to troszkę kojarzy się z tym słynnym 20 minut przed ekranem tabletą albo monitora, albo ekranu i nigdy więcej. Więc zawsze mówimy, że to przecież nie jest tak, że są jakieś sztywne wytyczne. O wiele ważniejsze od tego, ile czasu spędzamy, jest to, w jaki sposób to zrobimy. Więc to jest 15 minut i traktujmy to umownie. Całe szczęście. Nie wiem, czy czytaliście rozporządzenie. Nie wiem, czy już wasi dyrektorzy z wami się kontaktowali, ale jest trochę tak, że można było się tego spodziewać, że będzie ono ogólne do granic możliwości. I ono takie jest. Jest totalnie ogólne do granic możliwości. W związku z tym tam do środka to, w jaki sposób to zorganizujemy, w jaki sposób to zrobimy, zależy trochę od nas, od naszego zespołu. Jasne, że oczywiście tak jest, że będzie trzeba zdać swego relację kuratorium oświaty, bo MEN chce wiedzieć, co się dzieje, no ale to nie zmienia faktu, że to my zdecydujemy, jak to się wydarzy, w jaki sposób będzie to przebiegało. Iwona, chcesz coś dodać tutaj do tej piętnastki? Tak, bo ja się domyślam, że wszyscy wiedzą, o jaką piętnastkę chodzi i kto wypowiedział te słynne słowa jaki hejt na nie poszedł, więc ja bym chciała je uratować. Jestem adwokatem diabła i chcę uratować piętnastkę. Powiem wam też dlaczego. Bo wydaje mi się, że może się okazać, że te 15 minut, które zostały tak źle odebrane, okażą się największą prawdą i praktyką, która nas spotka. To znaczy może się okazać, że to będzie jedyne 15 minut, które będzie w ogóle możliwe, bo właśnie, już też na czacie to napisaliście, bo ktoś ma własną rodzinę. Ja nauczyciel mam własną rodzinę, która też mi w cudzysłowie utrudnia prowadzenie mojej pracy z moją klasą, czyli mojego nauczania zdalnego, bo rodzina, do której kieruję swój przekaz, czyli dziecko, które jest w tej rodzinie, też ma pracę zdalną, bo jest tam rodzeństwo, bo jest mało sprzętu, bo trzeba się z tym sprzętem podzielić, a czasem w ogóle tego sprzętu nie ma, takiego, który byłby w stanie podołać tej edukacji zdalnej. Co więcej, może się okazać, że nie ma tej najważniejszej rzeczy, która te sprzęty w ogóle jakkolwiek nam czyni użytecznymi w tej sytuacji, czyli internetu. I to wcale nie jest rzecz, która jest
totalnie z kosmosu i się nie zdarza, bo my czytamy te wpisy na forach i tak naprawdę słyszymy, że to jest sytuacja, która dosięga bardzo, bardzo wielu osób. Okej, dobrze. Widzę te głosy do meritum, konkrety też się pojawiają, ale uważamy, naprawdę uważamy, że to, co mówimy, to jest już powoli konkret, a teraz chyba konkret najważniejszy. To jest taki, że każdy z Was ma swój zespół nauczycieli, z którym współpracuje w taki albo inny sposób. No i nie wyobrażamy sobie tego inaczej, że jak zaczynacie myśleć i wdrażać pewne rzeczy związane z pracą zdalną, to nie zostałoby to ustalone pomiędzy wami, ponieważ pracujecie jakby w jednym środowisku, ludzie się znają, rozmawiają ze sobą i gdzieś tam niezwykle ważne jest to, żeby to, co robicie, było jednak spójne, żeby narzędzia, po które sięgacie, też były narzędziami, które spowodują, że nie będzie się przeklikiwać z jednego systemu do drugiego, tylko korzystać już z, po pierwsze, rzeczy, które były wcześniej wypracowane w szkole. Jeżeli były takie rzeczy związane z pracą online'ową, z jakimiś platformami, a jeżeli ich nie było, to też w jaki sposób to zrobić, żeby te wasze działania w różnych klasach, klasach 1-3, były kompatybilne ze sobą i żeby gdzieś tam wynikały z takiej wspólnej umowy tego, w jaki sposób chcecie, żeby ta edukacja zdalna wyglądała. Bo też wydaje nam się, też padało tutaj na czacie parę razy o dyrektorach, że być może jest łatwiej też, są różni dyrektorzy, rozmawiać z dyrektorami wtedy, kiedy macie jednak wypracowane jakieś swoje wspólne zasady, swoje wspólne reguły, wypracowane jakieś narzędzia, którymi chcecie i sposoby, jakimi chcecie pracować, niż w momencie, kiedy każdy z Was będzie biegł trochę innym torem. Taka współpraca, solidarność, tutaj też lojalność w tym zakresie, myślę, że może też pozwolić na to, żeby trochę w tym wariactwie przystopować, trochę to wyciszyć, trochę uspokoić ten temat, bo myślę, że to jest bardzo ważne, żeby to złapać, ten spokój, bo jak się podpalimy, to tak jak mówiłem, z żółwiem i rakietą. Rozmawialiśmy też przed webinarem jeszcze z Teresą Smolej, naszą trenerką z Krakowa, którą pewnie część z Was zna. Teresa opowiadała o to, jak w jednej szkole, w której uczy, pierwsze co w ogóle zrobiono, to było spotkanie grona pedagogicznego, właśnie po to, żeby wypracować wspólny front tak naprawdę działania. To jest znów ten aspekt też rodziców, w ogóle rodziny, do której docieramy. Że ona musi czuć, że nie ma 50 narzędzi do ogarnięcia, bo na każdym przedmiocie nauczyciel proponuje coś innego, że nie ma tysiąca miejsc w sieci, do których trzeba zajrzeć, że jest jakieś miejsce, które jest jedno, wspólne i w jakiś sposób daje poczucie bezpieczeństwa i porządkuje to, co się będzie działo, co się dzieje i co się będzie działo, i że to jest po prostu kluczowe. Wy tutaj to piszecie o tej pracy z rodzicami, że ona jest kluczowa, i my w ogóle nie mamy wątpliwości. Znaczy, że dzisiaj tak naprawdę jesteśmy na rodziców skazani, ale to w bardzo dobrym tego słowa znaczeniu. A z drugiej strony oni też są skazani na nas, a raczej na naszą odpowiedzialność i takie poukładanie tego wszystkiego, żeby faktycznie nie zburzyć im ich rytmu życia, pracy, domu, ale też nie zburzyć go sobie. I to jest coś, co na pewno każdy musi w swoim gronie przepracować i to wam polecamy, czyli po pierwsze spotkanie przynajmniej na przykład na poziomie zespołu klas 1-3, tak żeby to, co proponujecie rodzicom, było po prostu wspólnie ustalone. Za chwilę będziemy też mówili o tym, że naszą rekomendacją jest w ogóle rozpoczęcie od bardzo minimalnych środków i też porozmawiamy sobie za chwilę o rzeczach, które już się wiążą też trochę z prawem i na ten grunt prawny wchodzą, bo to na pewno też już pewnie słyszycie w szkole, już rozważacie, a to też jest bardzo, bardzo istotne, żeby to, co proponujemy uczniom, te narzędzia, te rozwiązania, które będą za chwilę uskutecznione, po prostu były w jakiś sposób uspójnione.
Staram się też czytać czat w międzyczasie. Dobra. Krzysztof? No dobrze. No to po pierwsze, jak piszecie, że chcecie przygotować zajęcia na jutro, niektórzy piszą, dobra, to pierwsza rzecz oczywista, najważniejsza, czy chcecie przenieść zajęcia zgodnie z planem lekcji, który był do tej pory i zrobić to 5 razy 45 minut dziennie albo 3 razy 45 minut dziennie, czy raczej to jest niemożliwe. No, naszym zdaniem, mam nadzieję, że się z tym zgadzacie, to nie przejdzie, to się po prostu nie uda. To szczególnie jak musimy przygotować sobie krótsze, pewne, że to jest niemożliwe, absolutnie. Jak potrzebujemy zrobić krótsze rzeczy, krótsze formy, to tutaj szczególnie jednak myślę, że pytania, co chcę zrobić, co chcę dać moim uczniom w tym momencie, teraz, czemu ma to służyć, no to są rzeczy, które są najważniejsze. Znaczy moim zdaniem to jest mega konkret, ponieważ jak od razu wejdziemy w świat taki, w którym wrzucimy naszym dzieciakom zadania, słuchajcie, zróbcie to, wypełnijcie kartę pracy, odeślijcie, damy to rodzicom, to może się okazać, że to jest trochę samobój w naszym, mamy po prostu samobuja, że może jednak kreatywność, elastyczność, dziękuję, najważniejsza, ale też przygotowanie tego, czyli będziemy gdzieś tam za chwilę też o tym mówić, ale temat zasad, być może jakiegoś listu, wypracowania pewnej formuły, w której będziemy pracować, to jest rzecz, która jest mega, mega ważna. Też tego, z czym ci uczniowie mogą pracować, jakie mają warunki odnośnie pracy, bo jak tego nie mamy, to ciężko nam też odpowiedzieć na pytanie, co chcę zrobić. Czy ja chcę się trzymać podstawy programowej jako najświętszej rzeczy teraz, czy może być może w tym czasie coś zupełnie innego jest ważniejsze? Cały czas nie słychać mnie. Dobrze, to gdzieniegdzie pewnie mnie słychać u niektórych, mam nadzieję, że u większości tak. I poszukanie odpowiedzi na to, takiej bazy, to jest, dziękuję, takiej bazy, co chcemy zrobić w tej pigułce małej i czasami, czy zrobienie mniej czegoś z zakresu materiału, albo spotkania z uczniami, zrobienia trochę też takiej sytuacji, w której jednak budujemy tę relację, która jest dzisiaj zdecydowanie ważniejsza niż to, żeby jakąś podstawę pędzić i żeby zrealizować jakieś karty pracy od strony tej do tamtej. No bo bardzo łatwo, mi się wydaje, zdecydowanie można się rozbić wtedy na mieliźnie. A my tej mielizny chcemy uniknąć, bo i tak już na jednej takiej dużej jesteśmy. Więc żeby w ogóle wiedzieć, czym chcemy się zacząć, znaczy czym chcemy się zająć, to pierwsza rzecz, no dobra, czy wy wiecie jako nauczyciele, czy już to macie złapane, co ci uczniowie mają w domu? Ile czasu mogą poświęcić? Jaki sprzęt mają? Czy mają dostęp do internetu? Na jakiej zasadzie? Czy korzystają z tego sprzętu razem z rodzeństwem? To są takie fundamentalne. Okej, ankieta przeprowadzona. Super. To jest jeden z pomysłów. To zróbmy jeszcze sondaż na naszym czacie. Słuchajcie, czy właśnie robiliście w jakiś sposób sprawdzanie tak naprawdę możliwości technicznych swoich uczniów i czy poza technicznymi możemy na chwilę wyłączyć moderację czatu, to będziemy przez chwilę nie będziemy musieli robić, tylko będziemy mogli czytać na bieżąco. Czy poza sprawdzaniem tych technikaliów, które są w domu, sprawdzaliście na przykład też sytuację tego, czy rodzice pracują, czy jest rodzeństwo i czy na przykład muszą się dzielić sprzętem? Czy to robiliście? I ewentualnie może się podzielić w jakiej formie? Bo to też myślę, że może być wartościowe. Okay, mailowo. Mhm. A, dziennik elektroniczny też się pojawił, czyli Librusa. Mieliście informacje zwrotne. No to w ogóle jesteście mega też sprawni, że już to macie. Fajnie.
Dokładnie, możecie to zrobić przez dziennik elektroniczny, a na pewno warto zadbać o to, żeby w ogóle mieć taką wiedzę, czyli trochę taka, wiecie, lista, którą, lista swojej klasy, lista uczniów, których uczę, w ogóle z kim ja mam do czynienia, w takim też sensie technologicznym, czyli na co mogę sobie pozwolić w kontekście nauczania zdalnego, w kontekście moich uczniów, czyli co mogę im zaproponować, jakie narzędzia, jakie aktywności, czego mogę od nich oczekiwać. Co więcej, tutaj się pojawiły też bardzo trudne pytania, czyli kontekst tego czasu na przykład. No wyobraźcie sobie, że mamy rodzeństwo, które w identycznym czasie musi nagle usiąść przed komputerem i coś zrobić. I co wtedy zrobimy? Nie ma na to dobrej odpowiedzi. Po prostu dlatego też mówimy o tym, o tej wspólnej polityce, bo ona jest w stanie takie rzeczy wypracować. Jeżeli każdy z nas, to też się pojawiło, że każdy nauczyciel pracuje samodzielnie. Tak, ale w zwykłej szkole, gdzie trochę jesteśmy niezależni, a mimo wszystko i tak często ustalamy z sobą różne rzeczy w zespołach międzyklasowych, żeby właśnie z czegoś skorzystać. Bo to jest plan lekcji, żeby na przykład do tej sali informatycznej, która nie jest dla wszystkich w dowolnym momencie czynna, też mógł wejść każdy w odpowiednio zaplanowanym czasie. I tutaj jest trochę tak samo, musimy sobie zaplanować to wchodzenie z tym naszym nauczeniem zdalnym, na przykład z łączeniami z uczniami, w takim momencie, żeby rzeczywiście jakby nie nachodzić sobie na zakładkę. I to naprawdę jest jedna z rzeczy, która powinna być zrobiona jako pierwsza w waszych zespołach, jeżeli nie na poziomie całej szkoły, bo się nie da, to przynajmniej na poziomie w waszym przypadku edukacji wczesnoszkolnej, bo to jest po prostu coś, co wam wszystkim ułatwi pracę, a rodzice będą wam po prostu wdzięczni, że ktoś o nich zadbał i ktoś w ogóle pomyślał na takim szerokim kontekście o całym tym procesie zdalnej edukacji. Super, dobra, to widzimy, że macie to, przynajmniej część z was ma to zrobione wcześniej, macie zdiagnozowane, znacie swoich uczniów, rewelacja, że to już działa. To lecimy sobie dalej. Warsztat pracy, bo każdy warsztat pracy ma teraz zupełnie inny. Chciałam tylko jeszcze dodać, że mam kilka ankiet, na koniec wam też wrzucimy, które były robione w różnych szkołach i którymi się możemy podzielić, więc też te materiały wam wyślemy, bo być może, jeżeli ktoś jeszcze jest przed tym momentem, to będzie mógł tak naprawdę sobie z tego skorzystać. I jeszcze jedna rzecz, która się tutaj pojawia na tym naszym czacie, że potrzebujecie konkretów. I to jest znów moim zdaniem ta prędkość pędzącej rakiety. Bo naprawdę, jeżeli jutro pójdziecie i zaczniecie z wszystkim eksperymentować, to po prostu jest wysadzenie w kosmos tego, co robicie. Musicie naprawdę zachować chwilę spokoju, żeby uporządkować pracę swoją i swoich uczniów. I to też jest etap taki, który wiele ich nauczy i myślę, że musimy sobie dać dużo cierpliwości i dużo takiego spokoju, bo inaczej po prostu nasi uczniowie zostaną zasypani tym, o czym piszą na forach wszyscy. Zobaczcie, że jak wejdziecie na jakiekolwiek forum, które nie jest na nauczycielskich też, ale na rodzicielskich, to wszyscy tak naprawdę narzekają na to, że nie są w stanie się odnaleźć w tej sytuacji, że zarzucanie ich dzieci ilością aktywności, ilością materiałów jest takie, że oni totalnie nie wiedzą, co mają zrobić. I oczywiście, że możemy narzekać na rodziców, że pewnie powinni, ale doskonale mam nadzieję, że już teraz też empatyzujecie z nimi, bo sami w dużej mierze jesteście rodzicami i też czujecie, ktoś tam napisał, że ja jako nauczyciel trudno mi będzie poprowadzić lekcje dla mojej klasy, gdy moje dzieci własne, prywatne są w domu. Dokładnie ta sama sytuacja jest z rodzicami, którzy pracują na home office, czyli oni też mogą powiedzieć, będzie mi trudno pomóc moim dzieciom w szkole, kiedy muszę mojemu pracodawcy dowieść różne inne rzeczy, których on ode mnie też wymaga. I tu jest sytuacja, w której musimy znaleźć wspólny mianownik, bo inaczej tak naprawdę ucierpi jedna strona, przede wszystkim dzieciaki. Krzysztof, teraz ja ciebie nie słyszę, czyli coś musi być nie tak. Krzysztof, ja wywołam Krzysztofa, bo rzeczywiście, o, teraz? Już jestem, dobrze. No to największym konkretem, z którym się mierzymy, to jest jednak prawo, w związku z tym RODO i to, że przecież jak chcemy korzystać z miliona tysięcy różnych aplikacji i narzędzi, no to
mamy tutaj problem jednak prawny związany z udostępnieniem danych osobowych, z udostępnieniem wizerunku. No i tutaj też musimy tego bardzo pilnować. Przecież jak skorzystamy i wrzucimy Wam od razu 10, 20 aplikacji, z których możecie korzystać, to też musimy mieć pewność, że one jednak zgadzają się z wytycznymi i zgadzają się z tym, jak do tej pory w szkole rozwiązywaliście sprawę związaną z danymi osobowymi. Bo to jest tak, że jeżeli gromadzone te dane są OK na terenie Unii Europejskiej, to w porządku, ale też nie mamy takiej pewności. One gromadzą przecież dane osobowe, to nie jest tylko imię, nazwisko, ale spokojnie, są to też maile, są to adresy IP, to wszystko, co się tam pojawia, czyli nawet pliki cookie i to, co śledzenie komputera, z którego korzystacie, to są wszystko dane osobowe. W związku z tym potrzebujemy narzędzi, które albo potrzebujemy obejścia, które pozwoli nam to ominąć. Bo po pierwsze, kto z Was, to teraz szczerze, ma przygotowaną platformę Office 365 albo Google Suite i może z niej korzystać w szkole? Kto to ma? Okej, już widzę. Jest troszkę, że mamy. Nie wyłączyłem moderowania, ale jest. To ci, którzy to mają, to super, bo jak macie Office 365 i macie przygotowane konta dla uczniów, macie konta dla nauczycieli, to poruszacie się w tej platformie. Jeśli chodzi o RODO, jesteście zabezpieczeni. Macie spokój, jeżeli z tego będziecie korzystać. Jeżeli tego nie macie, nie macie tego ani na Google, ani na Office, na zamkniętych platformach, to teraz wychodzimy trochę na zewnątrz. Wychodzimy na zewnątrz i musimy być jednak wrażliwi, jak to zrobić, żeby tych danych nie udostępniać, żeby nie narobić sobie problemów. To myślę jednak jest ważna rzecz, niezależnie od tego, w którym momencie jesteśmy. Więc jakie jest wyjście? Niektórzy już pisali tutaj. Spokojnie, dziennik elektroniczny, to też jest rzecz wewnętrzna, na której korzystanie się zgodziliście wcześniej, więc tutaj prawnie jesteście chronieni. Jeśli do tej pory korzystaliście z maili rodziców, no bo rozumiem, że z dziećmi może być trudniej na początku się komunikować, tylko potrzebujecie rodziców, to też możecie zwykła poczta, jak najbardziej. Czyli znowu, nie dajmy się zwariować, w sensie, że jak nie mamy super narzędzi, to nie mamy. I założenie, administrowanie Office'em 365 też zabiera czasu. Nauczenie się tego. To nie przejdzie w ciągu jednego dnia, 2 dni, tygodnia. To czasami jest nawet miesiąc, żeby to wdrożyć, żeby to ustawić, żeby to działało, żeby funkcjonowało. W związku z tym szukajmy rozwiązań, które są proste. Nic nie wiemy. No, No szczególnie jak jest. nic nie wiemy, to zacznijmy sobie zupełnie od początku. Też piszecie o dzieciakach, które nie mają w ogóle internetu, no to wtedy co zrobić? No można zrobić jakąś skrzynkę w szkole, gdzie rodzice będą na przykład odbierać te materiały. Niektóre szkoły mówiły o tym, że będą wysyłać listy, że szkoła będzie płacić za znaczki, żeby co tydzień jakiś pakiet szedł. Więc tutaj nie trzeba od razu wysokie C, tylko zobaczmy, co mamy i co też jest bezpieczne dla nas, dla dzieciaków. To też już tutaj dużo osób napisało, że na przykład korzysta z Office 365. Rzeczywiście, jakby teraz ten pakiet ma Microsoft Office święci triumfy, bo faktycznie Microsoft podpisuje ze szkołami umowy, które zabezpieczają tak naprawdę wszystkie kwestie RODowe. I z tego też powodu ta popularność jest bardzo duża. I bardzo wiele szkół miało to już zapewnione przed tą sytuacją, która się teraz wydarzyła. Wiele szkół teraz próbuje to szybko nadrobić. Wiemy, bo mamy osoby, które się tym zajmują i zgłaszają, jak dużo pracy mają z wdrażaniem tak naprawdę Office'a do szkół w tym momencie. Ale to nie jest tak, że to jest też wasz obowiązek. To jest obowiązek dyrekcji. Pewnie wśród was są też administratorzy szkolni, którzy mają to zadanie na głowie i pewnie takie osoby też tutaj są na tym czacie i też się głowią, jak to wszystko zrobić, jak to wszystko wdrożyć w takim tempie, tak żeby jeszcze nauczyć was, nauczycieli, tego narzędzia, jak nauczyć uczniów, jak nauczyć rodziców, o czym też ktoś pisał, że co z tego, że mamy
rodziców, którzy są w domu, którzy mogą pomóc, kiedy na przykład nie mają tych kompetencji, żeby pomóc uczniowi. To też nie jest problem, który jest jednostkowy, tylko faktycznie się zdarza. I tak jak powiedział Krzysztof, trochę sobie dzieliliśmy was, albo myśleliśmy sobie o grupach nauczycieli, którzy stoją przed tym wyzwaniem właśnie jutrzejszych, czy tam pojutrzejszych, środowych zajęć zdalnych, które trzeba poprowadzić z uczniami. I po pierwsze myśleliśmy sobie o tych, którzy mają wdrożone narzędzia w szkole, na przykład Office, na przykład Google Classroom, i że to wszystko jest już na tyle spięte, że tak naprawdę macie konkretne narzędzia do pracy. I to jest jedna rzecz, ale na pewno są wśród was osoby, które nie mają takich wdrożonych narzędzi. I jak ktoś tutaj pytał, czy dziennik elektroniczny wystarczy? Tak, wystarczy. Co więcej, nawet podpowiadamy, żebyście nie wchodzili w inne narzędzia, które nie są zgodne z RODO, bo wpakujecie się tak naprawdę w problemy, które będą już problemami natury prawnej. Wy, szkoła, i dzisiaj też będziemy sobie mówić o tym, okej, jeżeli jest dziennik lub na przykład mail, jeżeli macie maile uczniów, znaczy nawet nie uczniów, rodziców uczniów, to zakładamy, że pozyskaliście je zgodnie z prawem. Czyli po prostu rodzice wam przekazali te maile świadomie, przekazali wam dane i tak zakładamy. Więc jeżeli macie maile swoich rodziców, uczniów, rodziców swoich uczniów, albo jeżeli macie dziennik elektroniczny, te dwie drogi są bardzo okej, to jak najbardziej one są dobre do tego, żeby prowadzić edukację zdalną i za chwilę spróbujemy wam to pokazać, co przez tego maila można wysyłać i jeszcze czym się można podeprzeć, żeby to było zgodne z RODO i żeby rzeczywiście nie łamało żadnych przepisów o ochronie danych, bo to jest dzisiaj też taki temat, który się bardzo często pojawia i który musicie wziąć pod uwagę i o nim też myśleć. I wiemy, że ta pokusa narzędzi, które się pojawiają na rynku, które są proponowane, które tyle osób pokazuje, jest bardzo dużo, żeby z nich skorzystać, ale ten aspekt danych jest bardzo istotny i mówiąc już bardzo kolokwialnie, nie wpakujcie się w kłopoty, lepiej zrobić mniej i my jesteśmy takim zwolennikiem minimalizmu póki co. Niech szkoła ma ten moment na to, żeby wdrożyć jakieś bardziej rozbudowane narzędzia, a wy żebyście mieli ten moment na to, żeby sobie je oswoić, żeby się z nimi zapoznać i żeby sobie je przepracować. Ale póki co nie wdrażajcie rzeczy, które nie wyszły tak naprawdę od waszego pracodawcy, czyli dyrektora szkoły, które nie są przez szkołę wdrożone. To jest bardzo ważne. I też dziękujemy za to, że piszecie na czacie i to są dość konstruktywne rzeczy, w jaki sposób sobie radzicie. Też z takim jednak nurtem dziękujemy, że, nie da, że gdzieś tam pojawiają się głosy, że nie dajmy się zwariować. I ja wiem, w Szczecinie na przykład dziennik też siada i Librus też ma swoje. Dzisiaj Padlet, o którym pisaliście, spróbujcie wejść na Padleta i coś zrobić. Dzisiaj próbowałem dwa razy już, przed południem i teraz, przed naszym spotkaniem. Nie ma, umarł. Po prostu bynajmniej u mnie z mojego IP nie wejdę na Padleta, niczego nie zrobię, ponieważ to padło. Padło i to się też będzie zdarzać. W związku z tym nawet taka próba, że codziennie będę swoim uczniom dawał nowe rzeczy, ona jest niemożliwa z punktu widzenia logistycznego, z punktu widzenia też rodziny, w której ten uczeń jest i z punktu widzenia też waszego zdrowia i waszej formy psychicznej i fizycznej. Nie da się być cały czas w świecie online'owym, bo to zjada jeszcze bardziej niż taka... Mam nadzieję, że to jest konkret, że jak my teraz pracujemy głównie online, to widzimy, jak bardzo jest to absorbujące i wy też to widzicie. Więc jak jeszcze zrobimy sobie w wyścigu pedał gazu na full, to się zajedziemy, tylko po co się zajeżdżać i po co zajeżdżać nasze dzieci? Zdecydowanie, więc jak wam rodzice pozwolili na to, że założyć grupę, macie z nimi kontakt na Messengerze, to jest w porządku, jak to macie, jak macie to jakoś sformalizowane, przygadane z nimi, to jest okej, ale znowu jak piszecie o WhatsAppie, to WhatsApp to jest podanie numeru telefonu, więc to też są dane, czy to dzieci, czy rodziców, więc tutaj też wszędzie to w jaki sposób, na jakich zasadach do tej pory komunikowaliśmy się z rodzicami? Jak to wyglądało? To są i takie pytanie, czy coś jest właściwą formą komunikacji z rodzicami i dziećmi? To już widzicie, wszystko zależy od tego, w jakiej relacji z nimi jesteśmy, co wcześniej mieliśmy, na jakich zasadach współpracowaliśmy, czy mamy na to zgodę. Jednak to są
ważne rzeczy, szczególnie dla tych, którzy jednak tego Office 365 nie mają, którzy nie mają tego Google Suite'a. Krzysztofie, o, jak kanał na YouTubie, będzie o tym, dokładnie, będzie to dla Was. Krzysztof, ja tutaj też jeszcze wyłapałam parę pytań, które się pojawiły. Słuchajcie, bardzo dużo wiadomości na czacie wpływa, więc też nie nadążamy ze wszystkimi, ale pojawiły się takie, które być może trochę ogólnie odpowiedzą na jedno ogólne pytanie. Czy można robić kartkówki, klasówki, quizy, testy na uczniom ze swojego prywatnego Google Formsa? No nie, zbieracie bardzo dużo danych, w związku z tym nie można. Dlatego mówimy o tym, żeby na razie odłożyć te narzędzia, których nie jesteście pewni, jeżeli chodzi o ich używanie i zgodność z przepisami. I to jest jakby kluczowe, od czego co sobie musicie też na początek jakby wyprostować wy sami. Pytanie było właśnie o WhatsAppa, Krzysztof odpowiedział. No tam też podają numer telefonu, więc pytanie, czy w ogóle macie na to zgodę, żeby tak robić. Za chwilę spróbujemy Wam pokazać właśnie chociażby tego YouTube'a i kanał prywatny, ale wszystko jest tak naprawdę kwestią uważności w kontekście tego, co tak naprawdę tam udostępniacie. Nieważne, jakie narzędzie wybierzecie, jeżeli udostępnicie tam prywatne dane, coś, co będzie właśnie objęte ochroną danych, to tak naprawdę to jest, jakby tego nie możecie zrobić. Ale jeżeli tam będziecie udostępniali rzeczy typu, nie wiem, materiały do lekcji, typu, nie wiem, przygotowane karty pracy, typu rysunki, typu zdjęcia jakiegoś, nie wiem, pracy plastycznej, którą chcecie, żeby dzieci wykonały i tak dalej, to jak najbardziej okej. Okay. Linki do różnych materiałów, to jest jak najbardziej okej. Okay. O tym sobie dzisiaj powiemy. Ale też pamiętajcie, że to, co tam udostępniacie, musi być chronione, znaczy musi uwzględniać prawa autorskie, bo to też jest temat, który tutaj jest ważny. My będziemy mieli za w przyszłym tygodniu webinar o prawach autorskich, też w kontekście tej zdalnej edukacji. Wiemy, że tego jest dużo, dlatego też ten webinar nazywa się Pierwsze Kroki, bo jesteśmy przekonani, że ani w ciągu 2 godzin nie da się tego tematu wyczerpać, a my też nie chcemy teraz lecieć i powiedzieć Wam, dobra, to weźcie tutaj te Padlet, tutaj Office 365, tutaj Google Classroom, tutaj jeszcze jakieś inne narzędzia, tutaj Zoom, tutaj Discord, tutaj Click Meeting, bo to nie o to w tym chodzi, po prostu. To nie jest edukacja zdalna. Edukacja zdalna musi uwzględniać pomysł na to, co chcemy, znaczy de facto musi być edukacją, którą robicie w szkole, tylko przeniesioną, próbą przeniesienia jej na to, co robicie. Więc pierwsze pytanie jest takie, czego, jakby co chcecie przekazać uczniom, a potem się zastanowimy, jak to zrobić. Dzisiaj też to za chwilę pokażemy, co można na przykład zrobić właśnie chociażby z tym przysłowiowym YouTube'em, jak ten kanał prywatny na YouTube wykorzystać, co można wysłać mailem, jak to zrobić i tak dalej, i tak dalej. Okej, okay, to ja tylko, ponieważ Padlet się wysypał, to wkleję Wam link do takiego narzędzia, w którym jak będziecie chcieli, to możecie zrobić zdjęcie swojego własnego warsztatu, przy którym teraz jesteście. Nie róbcie swoich twarzy, nie róbcie selfie, bardzo Was prosimy. I to jest tak jak na Padlecie, że Padlet jest okej. Okay. No w momencie, kiedy nie udostępnia się na nim maili i się nie prosi o maile, tylko daje się link dostępowy do jakiegoś narzędzia, to jest w porządku. I na tym linku dostępowym udostępniamy uczniom coś, co chcemy, żeby zostało przez nich zrobione albo przeczytane, to jest okej. Okay. I teraz, jak macie tą tablicę, w czasie też tego spotkania, gdybyście mieli chwilę, wystarczy, że wyjdziecie tam na fotografię, tą ze słoneczkiem taką i dodacie foto, które zrobicie. I one się tam będą gromadzić. W związku z tym tam nie będziemy przechowywać waszych danych osobowych, więc takie formy są jak najbardziej w porządku, możliwe do zrobienia. Jak tylko będziecie chcieli, to możecie tam to umieścić. Najważniejsze, nie dać się zwariować, zrobić to spokojnie. YouTube, nie, dzisiaj pokażemy tę podstawę YouTube'a, w jaki sposób udostępnić i też to, co zaplanowaliśmy. Dobra, to lecimy dalej, bo już fajnie wchodzimy. Też dziękujemy za zaangażowanie, kierujecie nas naprawdę w stronę konkretów, które te z waszej strony się pojawiają. Więc zasady, no mówiliśmy już o was jako nauczyciela, no to jest pierwsza rzecz, to wy musicie się dogadać w swojej szkole. To my wam nie powiemy, jak to zrobić, jak to ma u was działać. My wam możemy pokazać pewne ramy, możemy pokazać Wam 2-3 rozwiązania w oparciu o to, co macie, a my wiemy, co mamy, co macie, bo zaraz o tym powiemy. I
I jak to przegadacie i będziecie to mieć, to to już jest kawał roboty. Naprawdę, szczerze powiedziawszy, moim zdaniem, jak to odpaliło i jak dzisiaj, jutro, w środę wyślecie tylko uczniom waszym dzień dobry, będziemy się z wami kontaktować, jakaś jedna mała rzecz, a się skupicie na tym, żeby to dogadać, jak to ma wyglądać, to jest zdecydowanie ważniejsze niż to, żeby teraz w poniedziałek, wtorek, środa, czwartek waszym uczniom wysłać milion rzeczy. Bo ważniejsze jest to, żebyście wy się dogadali co do zasad, nauczyciele, jak to ma funkcjonować w szkole, jak to będzie wyglądało. Również z ocenami, które się tam pojawiły, to w ogóle jest temat na osobny webinar o tym, jak oceniać. Jak macie classroom, spoko, to korzystajcie. Jak macie class dojo, to też, bo mieliście to wcześniej zrobione. I się dogadajcie dobrze, korzystajmy z tych narzędzi, które mamy już wdrożone. Jak chcecie nagrywać filmiki, no przecież jak nagrywacie te filmiki, to możecie się umówić, że okej, każdy z was nagrywa coś i się podzielić tym między sobą. I wtedy macie tego zasobu więcej, a nie tak, że każdy teraz musi nagrywać i jak to powiedzieć, każdy z was musi jeszcze więcej pracować, bo musi coś przygotować. Część rzeczy jest, część rzeczy macie. Jeżeli każdy z was da swój czas, to nagle zrobi się tego o wiele więcej niż jak każdy z was będzie osobno pracował. Tego zdecydowanie nie chcemy tutaj. Tutaj jest też jeszcze się pojawia taki głos właśnie o tym, że faktycznie jakby musimy coś robić, nagrywać, ale też się pojawił taki głos bardzo ważny, że dzisiaj te hasła, które mówią o współpracy, o sieciowaniu nauczycieli, o wymienianiu się swoimi doświadczeniami, o dzieleniu się materiałami, których macie jakby nieprzebrane ilości w swoich szufladach nauczycielskich, to jest ten moment, który dokładnie jest teraz potrzebny. Trzeba być zespołem i to jest ważne, dlatego że inaczej naprawdę zajmie wam to dużo czasu. To jest trochę jak z digitalizowaniem biblioteki jakiejkolwiek, szkolnej, publicznej. Zobaczcie, ile czasu zajmuje digitalizacja. Jeżeli mamy materiały w wersjach, które są analogowe, to żeby nagle stworzyć z nich cyfrowy materiał, to po prostu wymaga czasu. I musicie też o tym myśleć, żeby. Za chwilę będziemy jeszcze o tym mówić, bo mimo tego, że to nie jest konkret, być może to jest dla nas konkretem największym, żeby zadbać o swój dobrostan, bo inaczej wasi uczniowie nie będą mieli z was pożytku. A te 15 minut, które padło kilkaset razy już w mediach i wszędzie, to jest czas, który poświęcacie nie na to, żeby połączyć się z uczniami i powiedzieć im, co mają zrobić. To jest czas, który macie poświęcić na to, żeby spróbować się połączyć z uczniami, jeżeli to będzie możliwe, i powiedzieć im właśnie dobre słowo, powiedzieć, że tęsknicie, posłuchać, co oni mają w swoich głowach, z jakimi problemami się borykają, bo też się borykają z wieloma problemami, że się martwią, że nie wiedzą do końca często, jakby co ta sytuacja, w której dzisiaj jesteśmy, sytuacja izolacji tak naprawdę, takiej społecznej, oznacza dla nich. To są rzeczy, które dla nich są ważne i to są kluczowe informacje, które te 15 minut mają wypełnić. To jest czas na budowanie relacji, a nie na prowadzenie regularnej edukacji, bo tak jak powiedziałam, być może na dłużej nie uda się wam połączyć. Być może, chociaż tutaj niektórzy mówią, to co od dzisiaj się łączymy codziennie, być może nie będzie takiej możliwości. To możemy wam powiedzieć z własnego doświadczenia. Naprawdę nasze technikalia są w miarę okej. A już mieliśmy sytuację, kiedy przekładaliśmy webinar, bo nie byliśmy w stanie się połączyć z ludźmi. I to też was spotka i musicie się z tym po prostu pogodzić, że tak będzie. I to jest taka pokora też wobec technologii, a raczej po prostu powiedzenie, że ta technologia właśnie taka jest, że ona może być zawodna, szczególnie w takim czasie, kiedy korzystają z niej tłumy ludzi, miliony ludzi i te serwery po prostu nie wytrzymują, że to jest ten moment, kiedy musimy się też pogodzić z tym, że ta technologia może nie zadziałać. Ale to, co jest byłoby dla mnie największą stratą, to jest to, że nie mogę powiedzieć swoim uczniom, że właśnie myślę o nich, tęsknię za nimi, że martwię się o nich, że myślę o nich często. To jest jakby najistotniejszy moment na te 15 minut, jeżeli rzeczywiście uda się wam to zrobić. I na pewno są szkoły, które i osoby wśród was, które mają świetne łącza, które mają świetny internet i którym wszystko działa. I naprawdę super, bo to jest coś, co ułatwia
znacząco z pracy, ale są też osoby, które będą miały problemy techniczne i trochę o nich też chcemy zadbać, bo ci, którzy mają świetne łącza i mają milion narzędzi w garści, poradzą sobie bez problemu i poradzicie sobie. Dla nas ważne są też te osoby, które dzisiaj mają najwięcej obaw, bo na przykład wcześniej tego nie robiły, bo zaczynają i trochę nie wiedzą, od czego zacząć i my naprawdę mówimy technika żółwia, powoli. I wiemy, że mówicie, ok, jutro muszę poprowadzić lekcję, jutro musisz zacząć przygotowywać lekcje i być może napisać list do swoich uczniów. Słuchajcie, przygotowujemy się i będziemy od dzisiaj pracować, a raczej wspólnie się uczyć. To, co my dzisiaj powiedzieliśmy na początku webinaru. Pierwsze kroki, które wykonujemy wspólnie razem. Bo tak jak powiedziałam, to jest sytuacja, której nikt nie przewidział i do której nikt nas nie przeszkolił. Uczymy się razem i dzielimy się doświadczeniem. Na bazie różnych innych doświadczeń próbujemy skleić to, co tutaj mogłoby się przydać i co mogło być pomocne. I przede wszystkim dla nas są istotne osoby, które mają najwięcej problemów i z technikaliami, ale też w ogóle z pomysłem, jak to jutro będzie. I to jest dla nas przede wszystkim cel tego też spotkania. Tak, i jak czytam wasze pytania odnośnie filmików, jak to nagrywać, jak to robić, będzie dzisiaj. Naprawdę będzie, bo macie ze sobą fajne narzędzie, z którego możecie skorzystać, więc wyprzedzacie nas. Lecimy dalej. O, list do dzieci ktoś napisał. Żeby wysłać list, już nie zdążyłem tego złapać. Zasady uczniowie, no pewno. Zacznijcie od takiego kontaktu naprawdę. Nawet jak już zrobiliście kontakt taki dydaktyczny, to zróbcie taki kontakt ludzki. Dzień dobry uczniowie, list, nagranie, tekst do nich, że jesteśmy w takiej nie sytuacji. I taki list, który będzie mówił o zasadach, o tym, że uczymy się, ale w inny sposób teraz. Czyli taki komunikat do uczniów osadzający i wiecie, no oni są w 1-3, więc wy jako nauczyciele, dla większości z nich na pewno, jesteście mega ważnymi postaciami. Więc jak pani do mnie z mojej klasy pisze list, a ja już się za tą klasą trochę jako dziecko stęskniłem, no to powiedzcie, ma to sens czy nie ma? Według mnie ma. Krótka informacja dla dzieci, jak będziemy pracować, na czym wam zależy, co jest dla was ważne i dlaczego myślicie, że to też może być ważne dla nich. To według mnie jest większa robota pierwszego tygodnia niż to, jakby im co tydzień dawać konkretne narzędzie i powiedzieć, ty róbcie aplikację. Bo przecież, żeby one w ogóle mogły z nami pracować, potrzebujemy opiekować się ich emocjami, ich stanem. To jest mega ważne, więc jak piszecie tutaj, że listy, że jakieś słowa otuchy, że złapanie pierwszego kontaktu, rewelacja w ogóle, czoło, tutaj zdejmuję kapelusz, którego nie mam. I tak, idźcie w tą stronę, pozostańmy w tym ludźmi, w sensie, że używamy nowych technologii, ale przede wszystkim bądźmy dalej ludźmi, tak jak jesteśmy ludźmi w klasie, tylko że nie możemy się z nimi spotkać, ale coś dobrego, trochę ciepła, pozytywu i ogarnięcia tych ram możemy zrobić też online'owo i tam też można nakreślić to, czego będziemy od nich oczekiwać, na czym nam zależy, jak najbardziej tak. I też pierwszy raz się słyszałem na Skype'ie. Dobra, to ja tak myślę, dość emocjonalnie, ale no to jest ważne. Wysłaliście listy, super. Dzieciaki piszą do was, świetnie. Bardzo... To taki list polecamy i rekomendujemy, żebyście spróbowali zacząć od tego. To też fajnie, żeby był list nie tylko dla uczniów, ale też do rodziców, bo zobaczcie, że ci rodzice tam są po drugiej stronie i tak jak rozmawialiśmy sobie na początku, to oni będą pośrednikiem w dużej mierze tej edukacji, którą zaproponujecie i też odbiorcami po to, żeby wesprzeć swoje dzieciaki, bo w 1-3 to jest absolutnie koniecznie. Więc pamiętajcie też o tym, że oprócz listu do ucznia dobrze byłoby też zrobić taki list do rodzica. Potrzebujecie ich wsparcia, potrzebujecie ich pomocy i fajnie, żeby to też wybrzmiało w takiej przyjemnej formie, bo oni też się czują po prostu przytłoczeni całą sytuacją i warto im dać też taki sygnał, że my o tym wiemy, że myślimy o nich i że próbujemy znaleźć takie rozwiązania, które wspólnie dla nas będą po prostu akceptowalne i najlepsze z możliwych. W tej sytuacji chyba nie będzie jedynych najlepszych rozwiązań, więc najlepsze z możliwych to chyba są też najbardziej też trafione słowa. Krzysztof mówił o zasadach właśnie z uczniami, mówił o zasadach dotyczących rodziców. Tutaj jest też ten slajd. To też jest ważne, żeby to uwzględnić. Oczywiście, że
klasie na pewno zrobilibyście tak, że zrobilibyście lekcję, na której wspólnie z uczniami wypracowalibyście te zasady i to byłoby najlepsze. Być może na początku nie będzie takiej możliwości. Oczywiście, że jeżeli ktoś ma łącza i łączy się ze swoją klasą albo macie jakieś narzędzia ze szkoły, to pewnie to jest możliwe, żeby się spotkać z klasą i pogadać o tych zasadach, ale jeżeli to nie jest możliwe, to po prostu zaproponujcie kilka takich zasad, które będą akceptowane. Na przykład taką zasadą, którą my stosujemy na webinarach, to jest na przykład to, że wyłączamy swoje mikrofony, czy na łączeniach różnych. Ktoś coś napisał na Skype'ie, się łączymy na WhatsAppie, to zawsze te osoby, które nie mówią, nie wypowiadają się w danym czasie, wyłączają mikrofon po to, żeby się słyszeć. Na przykład mamy też tak, i znów też jakby to taka pracownicza rzecz, ale bardzo często się łączymy my na Teamsach, na WhatsAppie różnie, ale też żeby nie przeciążać łączy, jak dużo osób się łączy, to wyłączamy też kamery. Ale jest taki moment na koniec naszego spotkania, kiedy mówimy zobaczmy się. Zobaczmy się dlatego, że to jest taki miły moment, to może być taki wręcz obrzędowy moment dla waszej klasy, dla waszych uczniów i was z uczniami, kiedy faktycznie zobaczycie się, pomachacie sobie, każdy pokaże swojego ulubionego misia, przytulankę albo cokolwiek, co wspólnie też zawsze robiliście. To są rzeczy, które są najważniejsze, żeby ta więź i ta relacja i żeby ten spokój uczniów, że szkoła nie zniknęła, że nauczyciel jest z nimi, był zachowany. Okej, dobrze. No to teraz o tym było już dużo, więc tylko szybko. Najważniejsze, naprawdę dbajcie o siebie. Dziękuję. Najważniejszy moment. I tyle. Chyba nie muszę nic więcej. Widziałem, że na naszym Ala Padlecie ktoś napisał cieszcie chwilą, głowa do góry, więc dziękujemy za to, że dbacie o dobrostan i biegniemy sobie dalej, bo to o tym już padło dużo słów. Dobra, no to offline'owo pracujemy tak. Jak pracujecie z dziećmi? Być może jeszcze jest coś, czego tutaj nie ma. Offline'owo po prostu. Słuchajcie, to spróbowaliśmy sobie tu z Krzysztofem wypisać takie przejawy aktywności nauczyciela w klasie, które normalnie wykonywalibyśmy w szkole. Powitanie, jakiś small talk, dzień dobry, miłego dnia, jaki mamy dzisiaj dzień, jaka pogoda. Coś, co wchodzi nauczyciel i mówi na lekcji. Czasem coś zapisujemy na tablicy w różnym celu, albo żeby uczniowie coś przepisali temat lekcji. Czasem piszemy na tablicy, żeby coś wyjaśnić. Czasem wykonujemy prace plastyczne. Czasem po prostu tak ex cathedra mówimy do uczniów, bo to przecież jest też taki moment, który nauczycielowi jest bardzo bliski. Ale też rozmawiamy z uczniami, śpiewamy z nimi. Czasem nasi uczniowie pracują w parach, czasem pracują w grupach, wykonują różne prace pisemne, ale też pracują z ćwiczeniami, pracują z podręcznikiem. Mają też bardzo wiele zajęć ruchowych, WF na przykład, ale też różne pląsy, zabawy, które macie, nie wiem, w klasie, na dywanie, które są takimi przerywnikami podczas zajęć intelektualnych. No i oczywiście robicie klasówki, robicie testy, quizy, sprawdziany różnego rodzaju. Pewnie jeszcze coś się pojawi w tej takiej offline'owej liście. Ja nawet mogę na chwilę włączyć czat, żeby nie był przez chwilę moderowany. Jeżeli czegoś na tej liście zabrakło, tego co się dzieje w klasie, co nauczyciel robi, to możecie też tutaj dopisać na naszym czacie. Ale jakby do czego też zmierzamy z tymi aktywnościami? Dobrze byłoby się zastanowić, jak te aktywności, które normalnie wykonywaliśmy w tym świecie offline, w świecie klasy szkolnej, gdzie wchodzimy i gdzie widzimy na żywo tych uczniów, spróbować przełożyć na pracę online'ową. Pewnie nie wszystko się da, pewnie nie wszystko da się idealnie, pewnie nie wszystko da się tak dosłownie, jakbyśmy chcieli, ale spróbujmy właśnie tej edukacji zdalnej pomyśleć, jakbyśmy normalnie poprowadzili lekcje, i jak w związku z tym, że nie jesteśmy w stanie pójść do tej klasy, można to zrobić w tej domowej klasie, która nas czeka przez najbliższe tygodnie po prostu. I to jest taki
taki moment, na przykład podanie już sobie trochę zrobiliśmy, bo ktoś, my mówiliśmy o tym liście powitalnym, który też mówi o tym, jak ten najbliższy czas nauki będzie wyglądał, ale zobaczcie, że też padały na czacie od was tak naprawdę propozycje tego, że ktoś mówi, że codziennie witam uczniów jakimś listem, codziennie wysyłam jakąś wiadomość powitalną. To są właśnie takie odpowiedniki tego bycia online z uczniami i to jest coś, co też nie obciąża tych uczniów, bo powitalny w cudzysłowie SMS czy wiadomość na jakiejś grupie, na czacie, to jest coś, co po prostu nie jest obciążające, a jest po prostu miłym gestem, który zawsze wykonywaliście. Dla nas to jest też ważne, żeby próbować przenieść ten realny wasz kontakt z dzieciakami najbardziej jak się da, w najbardziej możliwy sposób na tą pracę online'ową. Jeżeli mówimy, to to jest najłatwiejsze pewnie, bo możemy siebie nagrać, bo możemy to też napisać, ale znów napisanie dla dzieciaków, które słabiej czytają, będzie trudniejsze. Możemy nagrać się samym głosem, możemy się nagrać z twarzą, tak jak my teraz nagrywamy webinar i za chwilę Krzysztof ci też pokaże na waszych tabletach. Jeżeli rozmawiamy z uczniami, możemy to robić na czacie, możemy to robić znów, tak jak my teraz na żywo, jeżeli mamy takie narzędzia, ale nie zawsze one będą możliwe. Możemy też, słuchajcie, zadzwonić telefonicznie do naszej klasy, ale pewnie to też nie będzie takie łatwe, żeby zadzwonić wszystkich uczniów razem i też nie wszystkie telefony będą w stanie złączyć tak dużo rozmów. Ze śpiewaniem też sobie poradzimy. Pamiętajcie też to, co powiedział Krzysztof, nie musicie zawsze mieć wszystkich materiałów na 100% wyprodukowanych, autorskich. Możecie też korzystać z tego, co jest w sieci. I to też jest ważne, żeby wiedzieć, o co prosić, bo szukanie samo to będzie coś, co też wam zajmie bardzo dużo czasu. Ale jeżeli ja napiszę na swoim Facebooku, słuchajcie, szukam piosenki XYZ, to zawsze mi ktoś coś podeśle i pewnie też macie takie doświadczenie, że jak już zapytamy o konkretną rzecz, to dostajemy tę konkretną rzecz, więc też warto pytać inne osoby, bo to dzielenie się w sieci jest bardzo taką typową rzeczą i często się po prostu dostaje odpowiedź na swoje pytanie. Praca w grupach i praca w parach, będziemy mieć też na ten temat osobny webinar, poprowadzi go Ania Krawczyk o właśnie współpracy zespołów, to jest możliwe, ale to nie jest łatwe. Wymaga trochę bardziej zaawansowanych narzędzi, ale będziemy do tego was też namawiać, ale to sobie zostawiam na drugi krok. Nie chcemy, żebyście od tego zaczynali, bo to jest po prostu nie na ten moment, ale już niebawem będziecie mieli też taki webinar o właśnie pracy projektowej, pracy w grupach, żeby angażować dzieciaki. Prace pisane to chyba najłatwiejsza rzecz. Nie bójcie się tego, że uczniowie będą ściągać, że ktoś im pomoże. To naprawdę w tym momencie nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby one rzeczywiście chciały pracować i żeby robiły to z pasją i żeby to, co będą robiły, było dla nich inspirujące i żeby chciały robić to same. Jeśli chodzi o WF i zabawy ruchowe, oczywiście można być tutaj odważnym i samemu stanąć przed kamerą i trochę poćwiczyć z uczniami, ale można też wrzucić bardzo wiele filmików, chociażby na tym przysłowiowym YouTubie, które są i które mogą być, nie wiem, tańcem, pląsami, które można sobie odtańczyć. I to też jest taki pomysł na to, żeby aktywizować uczniów. Oni siedzą w domach, tak jak wy siedzicie w domach. To wyjście albo na przykład zaaplikować im w wiadomości porannej, słuchajcie, dzisiaj, nie wiem, otwarcie okna, wietrzenie mieszkania, przy okazji, nie wiem, jakaś gimnastyka poranna, którą zawsze w szkole robiliście. Praca z ćwiczeniami, podręcznikiem tutaj też bardzo różnie pewnie będzie wyglądała, też to jest najłatwiejsze, słuchajcie, dlatego że tutaj materiałów jest najwięcej i tych materiałów, to są te materiały, które najczęściej trafiają do rodziców i najczęściej one są tym powodem frustracji, jak dużo nam zadano, bo to są ćwiczeniówki w cudzysłowie, to są masa zadań, które są do rozwiązania, to są teksty, które uczniowie muszą się zapoznać, więc tutaj się obawiam, że nie będzie problemu z zaaplikowaniem uczniom tej akurat części waszej pracy nauczycielskiej, bo to jest chyba stosunkowo najłatwiejsze. Tutaj bardziej uważność powinna być skierowana na to, żeby tego nie było za dużo, żeby to wyselekcjonować, żeby to było podane z głową, a żeby nie przeciążało. Czy faktycznie jak rozwiąże 100 zadań, to będzie coś bardziej potrafił niż jak rozwiąże 95? No to jest to zawsze to pytanie. Krzysztof?
To zgodnie z prośbą wyłączyłem mikrofon, żeby nie było żadnych tam rzeczy, dźwięków dziwnych. Więc tak, będzie nagranie, będą linki, wyślemy wam to, po prostu dostaniecie to. Lecimy sobie dalej, więc narzędzia, o których już zaczęliśmy mówić. Jakie narzędzia? Rozsądek, okej, okay. Wiadomo, platformy mail, ale specjalnie tu jest poczta tradycyjna. Skrzynki kontaktowe w szkole, też to się zdarza tam, gdzie nie ma internetu. No pytanie, jeśli chodzi o nauczyciel świetlicy, to pytanie, jaką rolę, jak się dogadacie, co będzie miał robić? To też trudne jednoznacznie tutaj to określić, być może przygotowanie jakiegoś materiału, albo odnalezienie, albo oswojenie. To naprawdę trudno powiedzieć. Platformy to mamy na myśli tutaj właśnie Office 365 czy Google Suite. No i aplikacje różnego rodzaju. I już się, myślę, zanurzymy teraz w YouTube'a. Chyba, że Iwona jeszcze chce coś tutaj dodać, a ja zrobię w tym czasie nura swój, udostępnię wam mój ekran w tym czasie, pulpit, żebyście widzieli, co na nim mam. Przechodzimy sobie powoli do fazy też pokazywania pewnych rzeczy, więc ja już to robię. Krzysztof udostępnia swój ekran, to jest coś, co to wy też możecie zrobić. O tym też będziemy mówić, ale pewnie dzisiaj to jest to bardziej skomplikowane narzędzie, ale pokażemy wam też jeszcze udostępnienie ekranu, nagrywanie z ekranu za chwilę. Już się otwiera aplikacja, jednak z aplikacji łączę się, łączę. Empatia i spokój. Dziękuję Ci, Ania. Nut z Łodzi. Bardzo dziękuję. Szczególnie teraz, jak się próbuję połączyć aplikacją. I to jest ten moment, który spotka każdego z Was. Dzieciaki się frustrują. My prowadzimy sporo webinarów dla dzieci, na których są setki dzieciaków i one na tylko taką minimalną po prostu przerwę, niesłyszenie, niewidzenie, jakieś zacięcia, po prostu piszą na czacie masę wiadomości, nie słychać, nie słychać, co jest, coś się zepsuło i to jest normalne w tej technologii. Ona będzie tak działała i musicie też na to przygotować uczniów. My też za każdym razem rozpoczynamy webinar, mówimy im, słuchajcie, ta technologia po prostu będzie zawodna. Na czacie już nie mówię, że nie przeklinamy, ale też staramy się nie pisać nadmiarowo rzeczy, które w tym momencie są niepotrzebne. Wiecie doskonale, że dzieci czasem sobie wymyślą jakieś słowo, które tam powtarzają setki razy, bo jest śmiesznie. Więc to też jest, co jest taką etykietą, której można ich uczyć. Okej, okay, zobaczcie, to jest nasz Padlet. Dziękujemy za pajączki, za wasze miejsca warsztatowe, za dobre słowo. To jest wasza praca. Tak, ja udostępniam swój własny pulpit w tej chwili, tak, żebyście mogli go oglądać. Więc to jest nasza praca, którą zrobiliście w czasie, jak z wami rozmawialiśmy. A teraz przejdziemy sobie do YouTube'a. Bo to jest tak, jak nagrywacie coś nas. Halo? Nie chcę cię martwić, ale nie widać twojego pulpitu. Ty pewnie widzisz, być może to jeszcze kwestia załadowania, ale my jeszcze nie widzimy. O, dobra. Ech. Powinniście. U mnie na aplikacji widać, że działa. Nagranie webinaru będzie na naszym Facebooku, wyślemy wam też także spokojnie i będzie też na stronie Cyfrowego Dialogu i na stronie Zaprogramuj Przyszłość. Pytanie, czy widzicie teraz nasz Padlet, czyli naszą tą. To poczekam chwilę. Widzicie? Jeszcze nie. Dobra. Okej, Krzysztof. chwila cierpliwości. Ja bym się po prostu wyłączył i wszedłbym jeszcze raz, okej? Zrobimy tak? Dobra. Tak. Dobra, to ja zniknę po prostu. A wy zostajecie ze mną przez chwilę. Dobra. Krzysztof się będzie wdzwaniał. Tutaj jeszcze podrzucam, ponieważ wrzucacie sobie też różne materiały, różne linki, więc to też tutaj sobie przerzucam do czatu naszego publicznego. Zaraz zobaczymy. To też jest taka metoda, której musi nauczyć uczniów, że czasem nauczyciel zniknie po to, żeby za chwilę wejść i jego narzędzia, miejmy nadzieję, że będą lepiej działały.
to normalne i to się zdarza, więc tego też po prostu w tych zasadach, które będziecie ustalali sobie, gdzieś tam o tym pamiętajcie i uwzględnijcie, bo to ważne. Ja tu sobie chyba kilka rzeczy jeszcze gdzieś pisałam. A, kolejny raz pojawia się na naszym czacie informacja o nauczycielach świetlicy. To jest dla mnie zaskakujące, ale bardzo pozytywnie, bo ktoś tutaj pisał o tym, że nauczyciele świetlicy na przykład wyszukują różne fajne rzeczy, kreatywne zabawy dla dzieciaków. I jak najbardziej to jest super wsparcie dla nauczycieli właśnie edukacji wczesnoszkolnej, czy w ogóle przedmiotowców, bo po prostu często my na to nie mamy czasu, a to jest bardzo nam potrzebne. Więc to jest świetne uruchomienie nauczycieli świetlicy, którzy w tym czasie raczej nie mają tylu zadań, też o wspomagającym właśnie ktoś napisał. Więc fajna podpowiedź dla dyrektorów szkół, żeby faktycznie po prostu tak też zorganizować pracę, żeby ci nauczyciele, którzy z racji tego, jaką formę pracy wykonywali, teraz mają mniej tych obowiązków, po prostu byli w stanie wesprzeć przedmiotowców, czy właśnie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Więc to jest na pewno świetny pomysł. Tak samo specjaliści, oczywiście, to jest coś, co na pewno pomaga. To, co powiedziałam, dla mnie kluczowe jest też to, żeby powiedzieć im, czego tak naprawdę potrzebujemy, bo to jest klucz całej sprawy. Jeżeli zadamy konkretne pytanie, że potrzebujemy takich zabaw na przykład, albo znalezienia filmików na YouTubie, ktoś tutaj pytał o to, czy filmiki na YouTubie można podsyłać uczniom, jak najbardziej tak, zdecydowanie możecie je podsyłać, to są linki zewnętrzne, możecie je podsyłać, tutaj nie ma kłopotów z łamaniem też praw, więc możecie, a tu jest pytanie, a co z faktem, gdzie dyrektor każe odpuścić WF, a rodzice oczekują? Mi się wydaje, że to nawet nie jest kwestia tego, że my odpuszczamy WF. My po prostu musimy zadbać o to, żeby te dzieciaki były zdrowe i żeby ich odporność ich organizmu, mówiąc już tak bardzo prozdrowotnie, była jak najwyższa. To znaczy my naprawdę żyjemy w czasach epidemii i warto o tym powiedzieć. I myślę, że pytanie do dyrektora, panie dyrektorze, pani dyrektor, rozumiem, że mamy odpuścić sytuację, w której dbamy o zdrowie dzieciaków. Myślę, że jest też takim dobitnym sygnałem, że to jest dla was nieakceptowalne. To znaczy zobaczcie, jak dużo jest komunikatów w sieci o tym, żeby się ruszyć, żeby wstać, żeby wyjść, żeby otworzyć okno i przewietrzyć umysł, żeby ten świeżego powietrza wpadł do naszego pokoju, do naszego domu. To nie jest przypadek, że nawoływanie lekarzy jest właśnie w tym kierunku, bo my siedzimy po prostu w czterech ścianach, nie ruszamy się. Ta odporność organizmu naturalnie po prostu spada. A my, żeby przetrwać w tych czasach epidemii, po prostu tej odporności potrzebujemy. To jest coś, co jest po prostu podstawą podstaw. I wydaje mi się, że tutaj musicie też tak z czysto ludzkiego punktu widzenia na to spojrzeć. Nawet jeżeli wyślecie dzieciakom jakąś gimnastykę, to być może to będzie dla nich fajniejsze, bo potraktują to jako zabawę i rozrywkę, a coś, co wykonają po prostu w domu. Jeżeli ja czegoś nie wrzucam do czatu publicznego, bo ktoś na przykład jest na moderowanym, to pewnie przypadkiem, ale piszecie tak dużo wiadomości, że nie jesteśmy w stanie wszystkich wyłapać. To jest jeszcze jeden ciekawy temat. Pamiętacie w tej naszej prezentacji, jak ja pokazywałam te formy na przykład pracy różnej offline'owej w klasie i tam się pojawiły na przykład prace plastyczne. To taką najprostszą metodą, którą możecie zrobić. Krzysztof się do mnie dzwania, przepraszam. Cześć Krzysztof. Dobrze. Jako kto? Jako kto jesteś? A dobra, to teraz na mnie napisz. A już wiem, cyfrowy dialog. Dobra. Słuchajcie, to jak wpuszczam Krzysztofa, jeszcze go trzymam chwila przerwy. Szukam Krzysztofa, ale tu jest bardzo, bardzo dużo. Znajomość alfabetu pomaga. Dobra, raz go wpuściłam jeszcze.
Krzysztof, czy ty już jesteś? Wiesz co, wydaje mi się, że cię wpuściłam. Powinieneś być w środku. Halo, halo, Krzysztof? Halo, halo, Krzysztof? Halo, halo, Krzysztof? O, chyba Krzysztof się włącza. Tak mi się wydaje przynajmniej. Halo, halo, Krzysztof? Nagranie do dzisiejszego webinaru będzie można znaleźć na naszej stronie Zaprogramuj Przyszłość, na stronie Cyfrowego Dialogu. Wrzucimy też na Facebooka, także będziecie mieli. A poza tym wrzucimy też trenerom, więc tutaj nas szukajcie, to po pierwsze. Krzysztof się loguje, mi się kręci kółeczko, wy pewnie też to widzicie, ale no właśnie, jeżeli my mamy problemy techniczne, my wam od początku to mówimy. My mamy problemy techniczne bardzo często i wy też je będziecie mieli. Więc to jest jakby pewnik, który możemy wam zapewnić. Jeszcze raz odbieram od Krzysztofa. Halo, halo, ja cię No wpuściłam, i bo ja Krzysztof. jestem, tak, widzę siebie i mam włączony mikrofon, a wy mnie nie To widzicie, my cię tak? nie słyszymy, tak. Bo nie chcę Znaczy. wpuszczać jako prezenter. To Dobra, wejdź i wyjdź jeszcze raz, tak? Jako prezenter spróbuję się jeszcze raz dostać. spróbuj. Tak, ja Dobra. cię jeszcze raz przypisałam, O, ale tylko. słychać, dobra. Dobra. Krzysztof się jeszcze Są loguje, duże więc jeszcze opóźnienia, dobra, walczymy. nie rozumiem. Wy już widzicie Krzysztofa, dobrze, ja jeszcze go nie widzę, ale być może za chwilę go usłyszymy. Są duże opóźnienia, nie chciał O. mnie wpuścić jako prezentera, nie miałem władzy, więc pewnie jest tak, że moje udostępnienie ekranu też będzie z niezłym opóźnieniem. Więc ja to teraz zrobię i poczekamy po prostu na to, bo to chciałbym, bardzo chciałbym wam pokazać, co dla was jeszcze przygotowaliśmy, już takiego rzeczy już stricte, z których można korzystać od ręki, które macie ze sobą. To ja jeszcze jedną Ach. rzecz, bo zaczęłam, chciałam skończyć ten wątek. To są na przykład prace plastyczne. To jest coś, co w domu, kiedy to dziecko tam siedzi, może spokojnie wykonywać. I oczywiście to, co musicie wziąć pod uwagę, to jest to, że tych wszystkich szparagałów, które wy macie, dziecko może nie będzie mieć. Więc musicie tak pomyśleć o pracy plastycznej, która będzie, czy tam pracy kreatywnej, twórczej, nie wiem, jakiejś majsterkowej, która będzie uwzględniała to, że to jest coś, co raczej każdy ma w domu. Dzisiaj każdy ma w domu papier toaletowy, dużo rolek pewnie nazbieraliśmy, więc można z takich rzeczy korzystać, ale też różne śmieci, opakowania po czymś, coś, co rzeczywiście będziemy mieli. Czasem można się umówić na przykład na to, że nie wiem, zbieramy w tym tygodniu pudełka po serkach na przykład, albo po jogurtach. Coś, co będzie można sobie zaplanować i na koniec tygodnia albo na kolejny tydzień mieć te materiały. I zawsze możecie zrobić sami tę pracę i zrobić jej zdjęcie. Bardzo prosto zrobić zdjęcie i wrzucić właśnie jako zdjęcie pracy, która jest do wykonania. Czasem na przykład możecie zrobić zdjęcia różnych elementów i na przykład zrobić pracę, kto z tego zestawu tych elementów albo podobnych, które znajdziecie w domu, zrobi najbardziej kreatywną rzecz. Albo nie wiem, zbuduje robota, albo nie wiem, przywita wiosnę i tak dalej, i tak dalej. Ale Krzysztof, No widzę. wyłączam ci się, ty możesz mówić, być może się za chwilę załaduje. No dobrze, jestem w takim miejscu, że widzę, że trwa ładowanie ekranu przez prezentera. Więc jak widzicie, niestety zawodzi nas dzisiaj tutaj sprzęt. Nie pierwszy raz w ostatnim czasie i sieć, ale dobra, co chcieliśmy zrobić? Po pierwsze, YouTube. Jak najbardziej w YouTubie, kiedy wgrywacie sobie film, to możecie bez problemu zrobić tak, że kiedy klikniecie na edycję tego filmu, to jego możecie ustawić go jako niepubliczny. Co to znaczy niepubliczny film na YouTubie? To znaczy, że nie będzie widoczny przez wyszukiwarkę Google'a, przez wyszukiwarkę YouTube'a, tylko on będzie widoczny tylko dla tych, którzy będą mieli dostęp do waszego linku. Więc jak macie jakiś film, który nagrywacie dzieciom, czy to z tabletu, czy to z czytaniem jakiejś bajki, o której tutaj była mowa, to umieszczacie go na YouTubie i później udostępniacie link z poziomu filmu niepublicznego. Dlatego tylko dzieciaki mają do tego dostęp i nie widać tej waszej pracy, że tak powiem, w całym świecie internetowym. Więc to jest taki plus, że jesteście bezpieczni. Też różnie bywa z widocznością twarzy. Więc niektórzy nie chcą, tak jak my teraz jesteśmy widoczni w ekranie, to też nie trzeba tego robić, bo można zacząć nagrywać sobie rzeczy, które mamy na ekranie pulpitu waszego tabletu, bo taka najważniejsza rzecz, którą macie ze sobą w projekcie Zaprogramuj Przyszłość, to jest tablet.
i ten tablet naprawdę daje Wam możliwości, które pozwalają na to, żeby działać i żeby nagrywać pewne rzeczy. Ja jeszcze spróbuję się połączyć przez przeglądarkę. Otwórz w przeglądarce to udostępnienie, cały ekran udostępnij. Może się uda teraz. Próbuję. Jaki jest najlepszy program do nagrywania ekranu? Już Wam powiem. Ok, udostępniam swój ekran. Czy go widzicie? Powiedzcie, żeby się... Jeszcze Krzysztof nie, ale już jesteśmy bliżej. Znaczy widać coś więcej. No dobra. Mamy ekran. To ja w międzyczasie jeszcze jedną rzecz powiem. Tutaj padają pytania o prawa autorskie. Na przykład takie, jak znajdę coś w sieci, na przykład kartę pracy, to czy to mogę udostępnić uczniom? No to jest to, co mówiliśmy. Pytanie, na jakiej licencji jest dana karta udostępniona, na jakiej licencji jest ten materiał. Będziemy mieć o tym osobny webinar, bo to jest za długi temat, żeby o tym dzisiaj tak w skrócie powiedzieć. Ale generalnie musicie wiedzieć, że to jest coś, co jest na wolnej licencji, żeby to udostępnić. Dobrze, ponieważ nie mogę udostępnić tego ekranu, to pytacie mnie o nagrywanie. Dobra, to Wam mówię. W Waszych tabletach, jak otwieracie sobie... Krzysztof, a zróbmy, weź tablet do ręki i zróbmy na dużym ekranie Ciebie. Może tak spróbujemy przejść, chociaż trochę pokazać. Spróbuję, okej, okay, jasne. Wyłączę niektóre rzeczy, które były przygotowane. Trzeba sobie radzić, jak zwykle. Dobra? Okej, okay. Mamy tablet. Tak wygląda Wasz tablet, to wiecie. I teraz jak spuszczacie sobie na dół, tutaj, to macie coś takiego jak... Mam nadzieję, że to widać. Tak, widać. Okay. Macie coś takiego jak rejestracja ekranu. Klikacie sobie na rejestrację ekranu i pojawia się po lewej stronie możliwość nagrywania tego, co widać na Waszym ekranie. Czyli jak chcecie pokazać uczniom, jak działa jakaś aplikacja, którą chcecie się podzielić, na przykład taka matematyczna, to spokojnie uruchamiacie nagranie, ona się ładuje i dzieciaki to widzą. Widzą w jaki sposób to i to bezpośrednio nagrywa się na waszym tablecie. Przechodzicie sobie dalej, jakiś play i śmiało, okej, okay, lecimy sobie z grą. Oni to widzą, jak działa aplikacja, to wszystko się nagrywa. W momencie, kiedy już kończycie, to klikacie sobie stop i wtedy na dole, z lewej strony pojawia się takie okienko. Co zrobić z tym projektem? Więc możecie kliknąć sobie, że chcecie go udostępnić. Już Wam to pokazuję. A, uciekło. Już Wam pokazuję to okienko, żebyście widzieli. OK, jest takie okienko, widać je, widzicie? Jak kliknę tam udostępnij, to wtedy pojawia się, gdzie mam to udostępnić. Ważna rzecz, jak macie Gmaila i jesteście Androidem na Gmailu umieszczeni, no to wtedy to nie jest aplikacja, już mówię, to jest gotowe, wgrane na waszym tablecie. Nie musicie tego instalować. Wy to macie, ściągacie sobie z góry i macie tutaj nagrywanie ekranu. Jak to macie, to wtedy on pyta, co z tym zrobić. Możecie to zapisać u siebie w zdjęciach, ale też możecie od razu wysłać to na YouTube'a. Widzicie? Jest YouTube. Jest YouTube. Klikam na YouTube'a i on to od razu będzie przesyłał. O, mamy YouTube'a, przesłanie i tutaj ja mogę zaznaczyć, mam to domyślnie. Widzicie, że film jest niepubliczny, to znaczy to, co mówiłem, że jego link będzie dostępny, znaczy będzie można go, będą mogli go odtwarzać tylko ci, którzy korzystają z tego linku, który daliście, bo jak zmienicie na publiczny, no to wtedy cała sieć tego to będzie oglądać. Nie chcemy publicznego. Więc to jest taka najprostsza rzecz, kiedy chcecie coś pokazać i uwaga, jest w waszym tablecie, ona nie nagrywa dźwięku, więc jak chcecie tylko pokazać, gdzie działa aplikacja, to w taki sposób. Dobra, ale wiem, że jak chcecie, to jest rejestrator ekranu, ale chcecie dźwięku, prawda? Chcecie mieć dźwięk i ekran, domyślam się. To mam też dla Was coś oczywiście. Już Wam wklejam link. Cudowna rzecz, która jest darmowa, z której można korzystać. Zaraz Wam pokażę, jak działa, ale wklejam Wam link. Nazywa się
wideorekorder i on nagrywa też z dźwiękiem. Już wam wrzucam, proszę bardzo. Dobra, to jest to. Gdzie na YouTubie ustawia się opcje niepubliczne? No jak wejdę w film i w edycję, to mogę zmienić jego ustawienia na niepubliczne, tego filmu też. Do edycji filmu muszę wejść. Wtedy mogę zmieniać te ustawienia. Więc kolejny tutaj plik, znaczy kolejna aplikacja, tu jest nagrywanie ekranu. Widzicie to? Takie pomarańczowe. Jak kliknę na to, wyłączę ten. Jak kliknę na to, to pojawia mi się z tej strony takie małe kółeczko pomarańczowe. OK, mamy to. I teraz jak je rozłożę, to też zobaczycie, pojawia się. Muszę tak kliknąć. A to trudne. Ale trzeba sobie radzić. Klikam. Ach. Widzicie? O, kółeczko się pojawiło. I tam też pojawia się opcja nagraj. Więc klikam sobie nagraj. On mnie pyta. Nagrywanie ekranu będzie zapisywać wszystko, co wyświeci się na ekranie. Rozpocznij. Dźwięki. Rozpocznij. Zaczyna nagrywać. OK. Teraz wszystko, co zrobię na nagraniu na naszym tym. Na naszym ekranie jest rejestrowane. I teraz kolejna rzecz. Jak sobie znowu zejdziecie na dół, to macie też w swoich tabletach coś takiego jak, przepraszam, widzicie? Asystent ekranu. Uruchommy sobie asystent ekranu, przepraszam, uruchamiamy asystenta ekranu i pojawia się coś takiego. Hops. Pojawiają się takie tutaj nowe menu. Jak je otwieram, to pojawia się nawet pędzelek. Co ten pędzelek robi? Jak go uruchomię, zobaczcie. Macie możliwość też wykorzystania takiej prostej funkcji pisania. Za szybko pokazuję, wolniej, przepraszam. Dobra, to zwalniam. OK. Jeszcze raz. Sorry. Jak mam tablet, to u góry znowu paluszkiem sobie ściągam. Ściągam paluszkiem. I ściągam paluszkiem i mam coś takiego jak asystent ekranu. Już jest wolniej, tak. Już się uspokoiłem. Mamy coś takiego jak asystent ekranu. Klikam na asystenta ekranu. Jak już kliknąłem tam, to pojawia się takie menu. W tym menu mamy kilka opcji. Tutaj z tego mam nadzieję, że już żółwik, nie rakieta. Już jestem żółwiem. Zobaczcie. Mamy tutaj na przykład taką opcję związaną z wzrokiem, żeby zmienić sobie też jakość, żeby mieć dobrostan. Czyli jak jest oko, to zmieniamy sobie podświetlenie ekranu na takie bardziej przyjazne. Tryb nocny, nie ma niebieskiego światła. Widzicie? Oko się zaświeciło. Z tego poziomu mogę też nagrywać. Co będzie nagrywaniem? Nagrywaniem będzie kamerka. Kamerkę, którą tam mamy. Ale też czasami, jak otworzę sobie jakąś aplikację albo jakąś rzecz, którą mam na tablecie, wyjmę sobie ją z plików. Już jest żółwik. Dajcie znać, jakbym nie był żółwiem. OK. I mam coś na tablecie. No to też mogę zrobić sobie ładnego screena z tego, co tutaj zrobiłem. Jak tego screena zrobić? Pod okiem, jak kliknę na ten kwadracik, taką ramkę, to mogę złapać screena. Uwaga, klikam i screen został złapany. Kliknąłem i screen się zrobił. Słyszeliście, mam nadzieję, ten dźwięk dziwny. OK, mam screen. Ale też mówiłem wam o tym, wyłączę rzeczy. Już, już. Dobra, że jak mam to menu, które jest tutaj, to jest strzałeczka w dół. Jak żółwik, strzałeczka w dół. Kliknę teraz strzałeczkę w dół, dobra? Klikam ją w dół i mam tutaj pędzelek. Widzicie pędzelek? Mamy to? Sobie podejrzę na moderacji. Okej. Okej, nie macie tabletów, ale swoje osobiste mam nadzieję, że macie. To tak, to półkółko pomarańczowe, ja do tego wrócę, dobra? Jeszcze. Wrócę do tego, obiecuję. Dobra. Wrócę, wrócę. No to teraz jak uruchomię sobie ten pędzelek, już to robię, to zobaczcie. Pojawiła się taka paleta.
Wy myślę, już intuicyjnie wiecie, do czego to służy ta paleta. Że tam mam kolory, że mam grubość linii, że mam możliwość kwadratów, kół, macie też linie, macie możliwość cofnięcia, wyczyść wszystko. I teraz otworzę sobie ze swojego dysku na tablecie. Już to robię. No, otwieram. Otwieram sobie coś, z czego korzystałem w czasie webinaru też z dziećmi. Czyli małe ćwiczenie. Po prostu to jest plik, który pobrałem sobie na tablet. Ok? Mam coś takiego w tablecie. No i teraz dzięki temu mogę, że mam, no urucham się, pędzelek. Dzięki temu, że mam kolory, to będę chciał sobie zaznaczyć tutaj wyraz, który został ukryty. Jak to robię? Wybieram sobie kolor, wybieram sobie grubość. Wybrałem kolor z palety kolorów. Wybrałem grubość w tych kółeczkach. Niebieskie jest najgrubsze. Karolina, powiem później bo o tym, gdzie szukać w laptopie. Mam linię, mam kwadrat, mam koło. Więc klikam sobie linię. No i zakreślam palcem po tym. Ja to zrobię w sposób do mnie zwrócony, bo po prostu nie chciałbym, żeby tablet upadł. Uśmiech, coś, czego bardzo potrzebujemy. Czyli uśmiech zakreślony. I teraz jak mam to zakreślone, to też korzystając z opcji tutaj naszego screena, mogę zrobić screen też tego i jak gdyby to pozwala na to, że to zostanie też zachowane. Więc o, działa, fajnie. Nie wiedzieliście, że ma tyle funkcji. No ma takie funkcje, one pomagają tutaj nam zadziałać. Ale też, zobaczcie, tablet jest trochę taką naszą... Tak, no trzeba samemu popróbować, pewno. Zgadza się, ale już wiecie gdzie. Wiecie, że to jest ukryte tutaj. Jeszcze tego, ten pomarańczowy punkcik, na razie nie będę do tego wracał, bo jeszcze zanim do tego pójdziemy, do nagrywania, pokażę wam jeszcze jedną rzecz, dobra? Jak mówię screen, to mówię, screen. Jak mówię screen, co to jest screen? To jest zdjęcie tego, co jest na tablecie. Jak robię screena, to robię zdjęcie tego, co jest na tablecie. I to wtedy zachowuje się w zdjęciach. Na przykład wchodzę do zdjęć, nie jest za szybko? Mam nadzieję, że nie. Zrzut ekranu. I mam tutaj gdzieś zdjęcie screenowane. Mam tu gdzieś screena. To jest akurat filmik. Okej, to akurat jest ten filmik, który nagrałem. Widzicie? Jest w zdjęciach. Ale jak robię screena, to on też będzie zapisany w zdjęciach. Okej. Teraz wam go pokażę. Tak to działa. Po prostu screen, tak jak na smartfonie robicie zdjęcie screena. To też go macie, więc zdjęcia. Zdjęcia, dobra. Dawaj mi te screeny. Okej, albumy. Okej, screenshoty. Screeny i zobaczcie. Mam tu screen. Widzicie? To jest nieruchome, bo to jest screen. Mam też ten wcześniejszy screen. Tutaj. Więc to jest do zrobienia. Ale jeszcze, słuchajcie. Tablet jest takim waszym prywatnym, mobilnym, interaktywnym. Też dzięki, że byliście czujni, powiedzieliście pędżuwiem, takim interaktywną tablicą. Czekajcie, wrzucę wam linka, żeby też od razu, żebyście go mieli. Whiteboard, prosty whiteboard. Whiteboard to wiecie, co to jest, prawda? No fajnie, że macie, cieszę się, dobrze, dobrze, mamy to. Słuchajcie, jest taka aplikacja, bardzo prościutka na początek, bo mamy iść jak żółw. Whiteboard. Ona jest super, bo macie po prostu prostą tablicę. Tablicę, po której możecie... Aha, sorry, wolno. Macie tutaj też menu. Menu, które pozwala wam na to, żeby pen to jest ołówek, czyli pisać. Kolor to będą kolory. Jest gumka. Potem jest wróć, jest czyszczenie, clear. Można to zapisać, co zrobicie. Można dodać zdjęcie z kamery.
czyli taka prosta tablica, na której można coś napisać. Jak otworzę sobie na przykład kolory, to mogę wybrać tu kolory, czyli wasza prywatna tablica, ok? I spokojnie mogę tutaj też zacząć coś zapisywać. Albo piękną literkę A. Pamiętam, jak w kolegium nauczycielskim musiałem prowadzić zeszyt w linię i to był jedyny moment, w którym pisałem wyraźnie, ale dzięki temu w miarę potrafię napisać literę. Gdzie znaleźć tablicę? Pod tym linkiem, który wam dałem. Ją można zainstalować. I teraz, jak robicie coś takiego, to też możecie to nagrać właśnie tym pomarańczowym kółeczkiem, więc ja do niego wrócę. Czy to jest ten moment, myślę, żeby jeszcze raz wrócić do pomarańczowego kółeczka, dobra? Mam nadzieję, że tak, sobie patrzę. Ok, link w tablecie. Sobie patrzę, co tu się dzieje. Link się nie otwiera na tablecie. Dobra, dam wam, to zrobimy tak, że wyślemy wam zarówno link, jak i nazwę aplikacji. Poczekajcie, dam wam też nazwę aplikacji. W Google Playu powinniście ją znaleźć. Nazwa aplikacji to jest taka, jak wejdziecie sobie do Google Playa, to jest po prostu whiteboard. Już. Wiecie, ile mam tutaj tych okienek otwartych? O, wpisałam whiteboard i działa. Dziękuję ci, Ann. Dokładnie tak. O, fajnie. Sami siebie uczycie. To najbardziej to lubię. Dobra. I teraz przejdziemy sobie do nagrywania tego ekranu. Dobra? Cieszę się, że działa link. Czasami, wiecie, mi też zawsze działa udostępnienie ekranu. A dzisiaj nie zadziałało. Więc jeszcze raz ściągnąłem tą aplikację, nagrywanie ekranu. Tutaj. Krzysztof? Tak? Pokazuj wolniej tablet. Wiesz, bo jak szybko ruszasz nim, to miga nam ekran. Więc jakby go wolniej po prostu odkładał i przykładał. Dzięki, oczywiście, że tak. Dobrze. Więc tu jest to. Widzicie? Nagrywanie ekranu. Jak kliknę w to, a to trudne będzie. A, jednak tak. Ok? Kliknąłem. Jak kliknąłem, to pojawiło się okienko z tej strony. Taki pomarańczowy znaczek. I teraz ja go tu klikam. O, widzicie? Pojawiły się okienka. Pojawiły się okienka, a za nagrywanie odpowiada czerwone okienko. To się nazywa dopiero ćwiczenie. Gorzej niż na macie edukacyjnej. Jak kliknę nagrywanie czerwone, dzięki Zyta, to wtedy uruchomi się nagrywanie całego ekranu. Jeszcze raz. Wszystkiego tego, co było, ale już uwaga, z głosem. Czyli mogę nagrywać ekran i mogę mówić do uczniów. Koordynację mam trochę zaburzoną. Wiecie, ja byłem w czasach, kiedy przestawiali z lewej na prawą i jestem tego ofiarą. Dobra, nagrywam to. W sensie uruchomiłem czerwony przycisk i teraz zobaczcie, on mnie pyta. Nagrywanie, nagrywarka będzie zapisywać wszystko, co dzieje się na ekranie. Więc oczywiście znacie to już z instalowania. Rozpocznij teraz. Pierwsze. Tak, tak. Fajnie, że się... I teraz jest 3, 2, 1 i on zaczyna się nagrywać. Tutaj jest licznik czasu, ten pomarańczowy. Wiem, pewnie nie widzicie tych literek. Liczb, przepraszam, ale tu na czerwono jest już, że on nagrywa. I teraz jak nagrywam, to mogę tego whitebota tutaj wyczyścić. Wyczyścić wszystko. I jak będę na nim pisał... Ups, to będzie dość... No nie potrafię inaczej. To, co teraz napisałem, ok? Albo nawet jak dodam tutaj jakąś... Ok. Narysowałem w taki sposób. Mamy to. To się nagrywa. Teraz mogę też... Jeszcze pokażę ikonkę apki. To też jest galeria, widzicie? Mogę wejść do swojej galerii na tablecie i wyjąć tam coś, co schowałem. Coś, co mam. Więc kliknę na galery. Dobra? Kliknę. Dzięki. Klikam. I wybiorę sobie coś, co tu mam. O, mam jakąś komórkę, bo to jest... Dobra, z innej... Z QR-a to mam. Ok, ja kliknę na komórkę, to pojawiło mi się to tutaj. Pojawiło się. Jest też to, co było wcześniej, plus moja komórka. To wszystko mam. I teraz chciałbym, żeby to już przestało się nagrywać. To muszę znowu kliknąć tą małą kropeczkę pomarańczową z boku. Klikam. I tam będzie stop.
A, zobaczcie, o, może mi się uda przy Was. O, widzicie, jest stop i jest też pauza. Stop i pauza. Ach, i jak to teraz oczywiście kliknę stop. Stop. Jak kliknąłem stop, to jest zapisane wideo. Mam to tutaj. Ono jest zapisane. Widzicie? Jeszcze raz. Zapisano wideo. To znaczy, że ono jest już na moim tablecie. Ja je mogę otworzyć, mogę je znaleźć. Tutaj jest O, licznik czasu, nagranie. ten pomarańczowy. Nie, pewnie nie widzicie tych literek. Licz, przepraszam, ale tu na czerwono jest już, że on nagrywa. I teraz jak nagrywam, to mogę tego whiteboarda tutaj wyczyścić. Wyczyścić wszystko. I jak będę na nim pisał, Widzicie? to będzie dość, no nie potrafię inaczej. To, co teraz napisałem, ok? Albo nawet jak dodam tutaj Więc jakąś. widzicie, że zadziałało. Rysowałem w taki sposób. To się nagrywa. Ok, jak nam to zadziałało? I to mam. To mamy to schowa. Ok, jak to nagranie udostępnić? Na dwa sposoby. Albo wrzucić na jakiś Discmuże, albo na YouTube'a. Już to spróbujemy zrobić. Mam to w zdjęciach, to nagranie przecież. Materiały wideo. Okej, okay. Że jak mam materiał wideo nagrany, mam go nagrany jakiś, to na dole widzicie ten znaczek share? On jest tutaj. Ten taki. Jak na niego kliknę, to mogę go udostępnić też na, uwaga, na YouTubie. Jest YouTube. Jak kliknę na YouTuba, to mogę wysłać na YouTuba ten film. I znowu on jest, tak jak wcześniej było, zobaczcie, niepubliczny. Niepubliczny. I mogę go tam na YouTuba po prostu wysłać. Dobra. I w ten sposób on będzie tam widoczny. Teraz tak, linki jak najbardziej tak. Jest ten link, który tam Iwona dodała, to on po prostu pozwala na to, żeby w taki sposób tym zarządzać. To jeszcze pójdziemy sobie pięterko wyżej, dobra? Bardzo fajna rzecz. Bo to była taka prosta tablica, na której można zapisać, na której można. Do chmury też można, ale dzisiaj chmurą się nie będziemy zajmować, chyba że ktoś ma. Jak ktoś ma chmurę, to raczej wie, jak się nią posługiwać. Tak, Asiu, konto YouTube'owe masz, jeżeli tylko masz konto na Gmailu. Bo Gmail pozwala na, jak gdyby, login, mail z Gmaila jest loginem dla YouTube'a. I to samo hasło. Więc jak jesteś na tablecie, na którym masz Gmaila, to z konta, z którego korzystasz, na to konto możesz też przesłać na YouTube, posługując się swoim Gmailem i tym samym hasłem. W ten sposób masz dostęp. A teraz chciałem jeszcze, naprawdę fajna rzecz. Fajna aplikacja. Patrzę, gdzie ją mam. Ok, wrzucę wam link do niej. Tak, konto na YouTubie masz, mając adres Gmail. I wtedy masz konto na YouTubie po prostu. Chodzisz tam i możesz się tam zadomowić. Okej. Dajcie mi chwilkę, znajdę wam linka, dobra? Naprawdę jestem żółwiem. Liveboard. Proszę bardzo. Krzysztof, czy mnie słyszysz? Liveboard. To jest aplikacja, która ma taką zieloną ikonkę. Już wam to pokazuję. Zielona ikonka. O, widzicie? Nie ta z chłopczykiem. Ach, co jest? O, teraz. To Zielona jest to, ikonka, czy obok mnie słyszysz? zegara. Liveboard. Liveboard. Widzicie liveboard? Dziękuję. A tutaj jeszcze ta pomarańczowa to jest to nagrywanie ekranu. A tu jest liveboard.
Okej, okay. Dzieci do filmików mogą mieć dostęp poprzez to, że dasz im link na przykład do nagrania na YouTubie. Wtedy to będzie możliwe. Uruchamiam liveboarda, dobra? Liveboard się uruchamia, żebyście widzieli, że naprawdę uruchomił się. I na lightboardzie mam już tu trochę rzeczy, bo na lightboardzie możecie tworzyć sobie więcej tablic. Ale zacznijmy od jednej tablicy, ok? Że zobaczcie, jest plusik. Widzicie plusik? Jak klikniecie na plusik, to tworzycie sobie, tak jak w Padlecie, tak jak wszędzie, jak w Scratchu Juniorze, tworzycie sobie nowy projekt, tu tworzycie nową tablicę. Klikamy na plusik. I pojawia się kilka opcji. Interesuje mnie to na dole. Create board, czyli stwórz tablicę. Więc klikam na to. Klikam na to. Mam możliwość do wyboru. Horyzontalnie, wertykalnie. Zostanę przy horyzontalnie, jak to z tablicami bywa. Klikam create, czyli stwórz. OK. Jestem na tablicy. Zobaczcie. Piękna, biała tablica, na której u góry jest menu i mam tak. Pierwsze od góry to jest do przenoszenia różnych obiektów, żebym mógł przesuwać zdjęcia na przykład. Potem mamy do pisania, ale na razie pisania wiecie, pisakiem. Jak kliknę na ten pisak, to zobaczcie, znowu menu, ale bardziej złożone. Grubość waszej kreski, kolory, różne narzędzia, w tym zakreślacze. Macie też, to jest za szybko, Od góry mam przesuwanie narzędzi. Potem mam tutaj piórko, w którym pojawiają się do wyboru różne rzeczy. Poniżej piórka mam też, może kliknę znowu poniżej piórka, to zobaczycie, co tam jest. Poniżej piórka są różne figury. To trochę tak pracujecie na tablicach interaktywnych. Więc jak sobie ściągniecie tą apkę i ją przeklikacie, to będziecie widzieć, co tam jest, tak jak poznajemy tablicę interaktywną. OK, dobra, spokojnie. I też potem jest gumka, czyli mazanie tego, co zapisaliśmy w tablicy, czyli po prostu gąbka, klasycznie, analogowo. A potem mamy literkę T. Na literkę T pewnie wiecie, co to jest, prawda? Ja kliknę w T i kliknę gdzieś na tablicy. Kliknąłem w T. Kliknę gdzieś na tablicy, to pojawi mi się możliwość pisania tekstu. OK, nie macie tablic. Dobra. To będziemy się oswajać tabletami. Dzięki temu macie tablicę w postaci tabletu. I wtedy mogę tu napisać. Jesteście. Mogę tu coś napisać. Jesteście. OK, to napisałem. Widzicie, co napisałem? Widzicie. Super. I też mogę dodać coś, czyli. No ja się cieszę. I teraz poniżej te. Dobra, to jak poniżej te mam coś takiego, że mogę dodać sobie coś z mojego zasobu, który mam. Czyli klikam na plusik i mam, zobaczcie, weź, zrób fotografię, wybierz zdjęcia, wybierz folder. To zrobię wybierz zdjęcia. Klikam wybierz zdjęcia i wybieram sobie jakieś zdjęcie, które mi tam leży. Gdzieś miałem te zdjęcia. No dobrze, jeszcze raz użyję tego samego już, bo nie będę przedłużać tutaj. Okay. Mam zdjęcie, które weszło. Mam zdjęcie. Też się pojawiło, jak najbardziej. Mamy tutaj zdjęcie. Do webinaru będzie można wrócić. Jak najbardziej. I teraz chciałbym to przesunąć, coś z tym zrobić. Bo to stoi mi na środku. Trudno się tak pokazuje. To muszę użyć tego
tego znacznika tutaj, o, widzicie, podświetlonego teraz na zielono. Kliknę na niego. Kliknę. O, nawet dwa razy dodałem. I dzięki temu mogę poruszać naszym... tu jest drugi... druga grafika, którą zmniejszyłem, żebyście widzieli. Była duża, jest mniejsza grafika. Do tej tablicy z zieloną apką trzeba się logować. Tak, trzeba mieć konto gmailowe, tak samo jak z YouTube'em. Wtedy się logujecie i macie coś takiego. Zgadza się. To jest ta z zieloną. OK? Mamy to. To ja tutaj tylko zatwierdzę to, bo to jeszcze nie wszystko. Tu jest, jak chcę zatwierdzić, co jest na tablicy, to tu jest taki ptaszek. Na ten ptaszek sobie zadziałam. I jak mam tablicę, OK, jak mam tablicę, ona jest, widzicie, teraz w lewym górnym rogu mamy trzy kropki. Ja na te trzy kropki kliknę. Na te trzy kropki kliknę, zobaczycie. Uwaga, na tej tablicy też można nagrywać to, co robimy. Czyli wewnętrznie w tej tablicy jest nagrywanie. To jest stand recording. Jak to kliknę, będzie się nagrywać to, co na niej robimy. Mogę też zmienić jej nazwę. Rename board. Kliknę, tam zmieni nazwę. Mogę też mieć kratkowaną tablicę, wiecie, do matematyki albo do pisania. A jak to zrobić? Kliknę w ten change grid type. Kliknę w to. Klikam. Jak kliknąłem, to pojawi mi się tablica do pokazania. Kropki, linie. Przepraszam. Kropki, linie i kratownica. Kliknę sobie na linię. Zatwierdzę. I zobaczcie, mam tu linię pod spodem elegancko. Mogę na tych liniach pisać. Ale jest jedna najważniejsza rzecz, z której możecie skorzystać tutaj. To znowu wrócimy sobie, patrzę, co tam się dzieje u was. Okej, widzę, że jesteście. Jedna rzecz. Jak mamy te trzy kropki tutaj, to kliknę na nie. I pierwsza rzecz, jak myślicie, do czego ona jest? Share board. Ona jest do tego, że mogę się podzielić z wami tą tablicą, z uczniami, pewno. Klikam w shareboard teraz, właśnie w ten link, który tu... Kliknę w to okienko, które tu jest. Widzicie shareboard? Kliknę w nie. Czekajcie. Kręci się kółeczko. Czekam, aż wyskoczy. OK. Super. Kliknąłem w shareboard. Tak, podzielenie się. Zobaczcie. Pojawiło się coś takiego. Nazwa twojej tablicy, tego kodu, jest 719NL. I mam też public link, czyli mogę nie używać, bo tu jest zaproś przez mail, a maili chcemy unikać. Ta aplikacja jest na tablety. Zgadza się. Pracujemy na tablecie. Tak, dam wam zaraz link do niej jeszcze. I kliknę public link. Kliknę w public link. I widzicie, pojawił się link, który mogę skopiować. To jest link, który... Zaraz pokażę, jaka to aplikacja. To jest link, który wam zaraz wpiszę tutaj, żebyście mieli. I wy też będziecie mieli dostęp do tej tablicy. Taki numer. Tej samej. Żebym się nie pomylił w przepisywaniu. Ponieważ tą tablicę można obsługiwać też z poziomu przeglądarki. Proszę bardzo, link. Czekaj, sprawdzę. Halina 2 U wielkie 83 EQBL. Dobrze. I on poprosi też o kod. Więc kod to jest 719NL. Jak wejdziecie, to możecie coś dodać do tej tablicy.
teraz jeszcze pod spodem, ponieważ chcecie, przecież to pójdzie naprawdę na wasze maile, nie zapomnimy o was. To jest link do tej, do ściągnięcia tej tablicy. Tak, przygotujemy. O, ktoś już tutaj działa. Już tutaj widzę, ktoś się włączył i zaczął dodawać jakieś bazgroły. Proszę bardzo. Możecie też zmienić kolor. To wy to robicie. I teraz, ponieważ zmierzamy powoli do końca też tego pokazywania, to wiecie, jak możecie zrobić więcej takich tablic, na przykład 10, to możecie... Okej, czas, kończymy. To będzie, jak tą tablicę wykorzystać w parach, to jeszcze będziemy mówić, ale jak jedną tablicę na parę dacie, to też jak dzieci robią jakiś projekt, jakąś pracę plastyczną, mogą zrobić zdjęcie i wrzucić to zdjęcie tam. Więc pewnie tak, film instruktorzowy to coś ważnego. Przepraszam, że w taki sposób, ale widzicie, to tak jest. Można mieć w kieszeni milion konkretów i nie pójdzie, bo musimy kombinować, jak to w szkole. Przepraszam, taką minę, ale chyba zrętwiała mi noga. Więc Iwona mówi, że ją znowu wybiło, nie ma głosu, więc dziękuję za to, że byliście. Pewnie macie milion pytań, ale no to najważniejsze, nie dajmy się zwariować, dbajcie o siebie. Spokojnie, powoli. Macie tablety, więc my będziemy starali się już bez takich długich wprowadzeń pokazywać wam, jak je wykorzystać, bo jest w nich potencjał. Macie narzędzie, które może być narzędziem, które jest do wykorzystania jak najbardziej. Więc dziękuję za cierpliwość. Rozumiem, że były też tam na początku głosy, że konkrety, ale mam nadzieję, że te konkrety dla was w końcu się pojawiły, że jednak tempo żółwia też jest potrzebne. Próbujcie. I dbajcie o siebie, to jest najważniejsze. Iwona stara się połączyć, ale chyba już jej się nie uda, więc tym razem ona zniknęła z głosem. Moderacja wyłączona. Dobrze. Ja już chciałbym wyłączyć wam moderację. Więc dziękujemy za ten czas. O, jest Iwona, dobra. Okej, okay, to ja się wyłączę. Dziękuję, nagadałem się troszkę. A czy mnie słychać, Krzysztof? Super. To ja tylko chciałam powiedzieć tak powoli podsumowania. Za 5 minut dosłownie pojawi się na naszej grupie na Facebooku Zaprogramuj Przyszłość lista webinarów. To jest najszybsze miejsce, w którym wrzucimy kolejnych webinarów. Zaplanowaliśmy, już wam mówię, ile spotkań. 9 spotkań do 16 kwietnia, między innymi z bezpieczeństwa w sieci w czasach edukacji zdalnej. To też jest ważny temat. Właśnie jest z pracy projektowej, to o czym dzisiaj mówiliśmy, czyli o pracy w parach, pracy w grupach, którą możecie w edukacji zdalnej zrobić. Będzie też o flipowaniu, czyli jak wykorzystać na przykład właściwość tej tablicy, którą dzisiaj Krzysztof pokazał, do której nagramy filmik instruktażowy, żeby każdy mógł widzieć, jak to może zrobić na swoim tablecie. Były pytania, czy da się to zrobić na komputerze. Tak, da się zrobić na komputerze, tylko to nie jest ta aplikacja, trzeba poszukać innej aplikacji. Ja też sobie to zapisałam, żeby wam na te wszystkie potrzeby, których się bardzo dużo pojawiło, odpowiedzieć. Będzie temat o fake newsach i o manipulacji, będzie o skryczu juniorze, jak go uczyć na odległość, będzie o prawach autorskich, będzie trochę graficznych rzeczy i o tym, jak takie proste narzędzie do grafiki jak Canva sobie wykorzystać i będzie o mediach społecznościowych w waszej pracy. Za chwilę wrzucę ten grafik, a na maila wyślą wam trenerzy, więc zachęcamy do zaglądania, a ci, którzy są dzisiaj z nami, a nie są z projektu, dostaną na maile, które przyszły, na które się rejestrowaliście, wyślemy wam też nagranie tego webinaru i pewnie garść wiadomości, które podsumujemy sobie z Krzysztofem na spokojnie po tym naszym spotkaniu. Bardzo wam dziękujemy za tak liczny udział. I nie zrobiliśmy połowy rzeczy, to naturalne.